witam was w tym trochę smutnym czasie, w tym smutnym czasie, jaki wchodzimy teraz, czyli w przerwę na reprezentację, ponieważ no, przez najbliższy tydzień Ekstraklasy niestety nie zobaczymy, ale my mamy to szczęście, że możemy sobie jeszcze tą minioną 25. kolejkę podsumować. Witam was bardzo serdecznie, Michał Wawrzyniak, to jest Super ESA Podcast, to jest podsumowanie 25. kolejki. Ze mną dzisiaj też tą, że serię gier, ten mecze z tejże właśnie kolejki omówią Dominik Stachowiak, komentator GB Vision, Radia Gol, a także podcast po komentatorsku. Witam cię, Dominik, serdecznie. Cześć Michał, cześć wszystkim. Jest też z nami Maciej Maćkowiak, dyrektor Wiktorii Września. Witam ciebie, Maciej, też bardzo serdecznie. Witam, cześć. I jest też z nami jak co tydzień, jak co prawie zawsze, zwyczajny kibic. Witam cię serdecznie, zwyczajny. Cześć, cześć. No i na samym początku zaczniemy sobie od takiego bardzo elektryzującego spotkania, jakim był mecz ŁKS-u Łódź z Rakowem Częstochowa. Mi się wydaje osobiście, że nawet najlepszy mecz w kolejce, chyba na równi z wielkimi derbami. Ale zaczynając, to taka pierwsza połowa była taka, no co by nie mówić, świetna do oglądania, moim zdaniem świetna. Bo bardzo otwarta, ofensywna, też z obu stron, oba zespoły miały swoje sytuacje. ŁKS nie wymiękł. ŁKS pod rządami nowego trenera Marcina Matysiaka wygląda naprawdę bardzo dobrze i wygląda na zespół, który już wkrótce będzie mógł tak właściwie, no może nie, że walczyć o utrzymanie, ale na pewno wygląda to zupełnie inaczej niż wyglądało to za kadencji przynajmniej Piotra Stokowca, czy też wcześniej tych paru meczów za kadencji jeszcze u schyłku kadencji właściwie Kazimierza Moskala, tej drugiej kadencji. No, co by nie mówić, za Piotra Stokowca to wyglądało wszystko fatalnie. ŁKS właściwie punktów nie zdobywał, pod jego wodzą nie odniósł żadnego zwycięstwa, a tutaj już właściwie ŁKS w trzech ostatnich meczach zdobył 7 punktów, czyli praktycznie 100% tego, co zdobył wcześniej, bo zanim przed trener Matysiak to tych punktów było 10, teraz jest 7, co prawda tych meczów już trochę minęło, bo przytrafiła się jeszcze porażka między innymi właśnie z Pogonią w Szczecinie, ale na pewno wygląda to bardzo pozytywnie na ten moment. Tak wracając do spotkania, no w 10 minucie można powiedzieć, że Raków przez te pierwsze 10 minut dominował, w tym 10 minucie już trochę się to zmieniło, jak te 10 pierwszych minut było kompletnie zdominowane przez Raków, tak ŁKS trochę już się otrząsł i właściwie też był taki moment, gdzie to Beniaminek, ostatni zespół w tabeli, zepnął mistrza Polski do głębokiej defensywy. Też warto za ten mecz wyróżnić dla niego Ramireza, który zagrał wówczas na początku spotkania świetne ciasteczko do Bartosza Szeligi, który trafił w słupek. Kilka sekund później już piłka trafiła do Ante Cynacza, który ładnie się przy niej utrzymał i też podobnie takie ciasteczko, taką bardzo ładną piłkę dał do Bartosza Nowaka, który nie dał rady jednak przelobować Aleksandra Bobka. Więc no, na początku meczu dużo się działo, jednak już później konkretów było mało, tylko strzał Frana Tudora, który z linii wybija Levent Gilen, który też właśnie, jeżeli chodzi o szwajcarskiego obrońcę, rośnie. Co do Tudora, no, to była jego ostatnia akcja w tym spotkaniu, ponieważ wyleciał z kontuzją, wcześniej zbił sobie bark, bodajże coś ma z barkiem i przez najbliższy czas nie będzie grał w barwach Rakowa Częstochowa i w pierwszej połowie to było takie 0-0, ale bardzo dobre 0-0. Więc jeżeli chodziło o taki wynik bezbramkowy, to był chyba jeden z lepszych właśnie takich przebiegów, jakie moglibyśmy sobie wymarzyć przy takim wyniku. Jednak brakowało tych bramek, a druga połowa to już była miażdżąca przewaga Rakowa. No właściwie taki futbol absolutny. Momentami ŁKS został bardzo głęboko zepchnięty całą jedenastką we własne pole karne, ale też trzeba docenić, że bardzo dobrze się bronili, bo jak niektóre zespoły bronią się, no można powiedzieć, tak niezgrabnie i właściwie tak trochę szczęśliwie nie unikają tej straty bramki i potencjalnie też straty punktów, to tak ŁKS tutaj bardzo dobrze sobie poradził. Właśnie jeżeli chodzi o defensywę, była ona bardzo szczelna, była ona też nie do przejścia właściwie. No, Raków potrzebował 96 minut, żeby się do bramki Aleksandra Bobka dostać, żeby tego gola strzelić Rycerzom Wiosny, ale zanim to też wcześniej ŁKS miał jeden wypad właściwie w tej drugiej połowie. No taki pierwszy, właściwie jeden z dwóch, bo później też się jakąś kontrę wyprowadzić raz udało, jednak zanim to ŁKS wywalczył rzut rożny. Dośrodkowanie w pole karne, Mamadow nabija postrzale głową rękę Gustawa Berggrena, właściwie to Berggren blokuje strzał Acera ręką, no i jest rzut karny, właściwie wszystko było już, można powiedzieć, po stronie ŁKS-u, ten gol Daniego Ramireza, wspomnianego z rzutu karnego.
dał duże UKS-owi w kontekście dalszej części spotkania. Już się wydawało wszystkim, że mimo tej ogromnej przewagi gości, no to Łodzianie ten wynik dowiozą, jednak tak jak wspomniałem wcześniej, 96 minuta, bodajże jeszcze 30 sekunda, tak z 30 sekund po czasie, Giannis Papanikolaou dobija piłkę z bliska po nie... Właściwie można powiedzieć, że po ogromnym zamieszaniu, po tym takim bardzo dużym bałaganie w polu karnym ŁKS-u, bodajże Ante Crnacz wbijał, chciał wbić piłkę do bramki, obronił Bobek. Jeszcze ktoś zdążył wybić ją z linii bramkowej po jakiejś dobitce, ale już przy dobitce Papanikolaou wracającego po też kontuzji barku, chyba bodajże ostatnie spotkanie jeszcze w zeszłym roku. No wraca po długiej przerwie, już zapisuje się na liście strzelców w bardzo ważnym momencie, który daje ten podział punktów, daje ten remis, który jednak Nowakowa nie zadowala, no bo mógł się zbliżyć jeszcze bardziej do Jagiellonii, która no ucieka i w tej chwili jest zespołem na takim pole position, jeżeli chodzi o wyścig o Mistrzostwo Polski. A jeżeli chodzi o mecz stricte UKS-u z Rakowem, to jak Wy go podsumujecie? UKS w końcu wygląda na drużynę, w końcu UKS po tej zmianie trenera zaczął grać dobrze w piłkę. No i taka bardzo widoczna gra otwarta z Rakowem. Mogliśmy się tego spodziewać, bo UKS w końcu złapał tę serię wygranych. Dwa zwycięstwa oczywiście to jeszcze nie jest jakaś pokaźna seria, ale pierwsza taka dla Beniaminka z Łodzi od 2011 roku w Ekstraklasie. Zatem no naprawdę dobrze to wyglądało w ich wykonaniu, też kilka zmian w tym zespole, bo przede wszystkim Kajtejan na ławce rezerwowych, potem dał fajny impuls z ławki, no ale mi się podobała ta gra UKS-u i też taka nieustępliwość, Dani Ramirez z bardzo dobrym meczem, z bardzo dobrym podaniem do Dankowskiego, kiedy ten trafiał słupek, no i tak naprawdę UKS mógł ten mecz spokojnie wygrać, także Raków też był taką drużyną, która mimo oddania ponad 30 strzałów w kierunku bramki Bobka, no nie wyglądała na drużynę konkretną i tak jest moje zdanie na ten temat. Gdyby podsumować to spotkanie takim jednym słowem, to byłby to blok, bo każdy strzał praktycznie blokowany przez obrońców UKS-u, świetny mecz w wykonaniu Mamadowa i Glena, zatem na pewno bardzo dobrze wyglądał zespół z Łodzi. A jeśli chodzi o Raków, no to też teraz będzie pewnie zmartwienie w sztabie Dawida Szwargi, jeśli Fran Tudor wypadnie na dłużej, jeszcze nie do końca wiemy, ile ta przerwa potrwa, no ale na pewno będzie to duży ubytek dla częstochowian w walce o Mistrzostwo Polski, w walce z Jagiellonią, która jest bardzo konkretna, ze Śląskiem, który ma swoje problemy, gubi punkty, Lech teraz wygrał, ale też wiemy, że to nie jest drużyna grająca równo, zatem Noraków musi spoglądać przed siebie, a nie za siebie, ten remis wywalczony. No ale na pewno spodziewaliśmy się dużo więcej po zespole z Częstochowy. Ja przede wszystkim mogę powiedzieć, że gdybym był kibicem UKS-u, no to już po tych 5 meczach to można chyba oceniać, że gdyby trener, obecny trener UKS-u dostałby więcej, dostałby szansę wcześniej, żeby prowadzić Beniaminka, i nie zatrudniono by Piotra Stokowca, to tutaj realnie z taką grą i z takim punktowaniem byłyby naprawdę dosyć duże widoki na utrzymanie. Bo LKS, mimo tego, że przyjeżdżał na mecz, przepraszam, że mimo, że do Łodzi przyjechał Raków, który no jeszcze niedawno chociażby rozbił kompletnie zasłużenie Lecha 4-0, no to LKS postawił mu bardzo ciężkie warunki. I o ile pierwsza połowa UKS-u, no powiedzmy, że jeszcze w ataku nie była zbytnio konkretna, bo UKS głównie się bronił. I tam też Raków mógł spokojnie prowadzić, bo miał z dwie dobre sytuacje. Najbardziej chyba klarowna to ta, po której 13 dostał podanie w pole karne. Pierwszy jego strzał zablokował obrońca, drugą mocną dobitkę wybijał Levent Gylen z, może nie z linii bramkowej, ale to już nie bez wątpienia by wpadło do siatki. Też ta interwencja dosyć sporo go kosztowała, bo no było czuć, że no, odbijając ten strzał, no to jednak musiało go trochę zawoleć. Parę, była też jedna sytuacja, w której Jebołach powinien lepiej to wykorzystać, bo nawinął sobie obrońcę UKS-u, ale uderzył ze strony kąta prosto w Aleksandra Bobka.
No i jeszcze z początku pierwszej połowy, to mi się teraz przypomniała, taka akcja Nowaka, gdzie próbował bramkarza UKS-u przelobować, ale no był jednak za blisko bramki i ta piłka wylądowała na górnej części siatki. I o ile to nie była jakaś fenomenalna pierwsza połowa Rakowa, no to jednak UKS jeszcze wtedy nie pokazał, że będzie w stanie walczyć o to w tym meczu o 3 punkty. No jak właśnie, co właściwie można powiedzieć o każdym spotkaniu UKS-u pod wodzą obecnego szkoleniowca. No i w drugiej połowie już to było widać, bo o ile Raków miał znowu parę sytuacji, no, które powinny się skończyć bramkami, bo tam Ibowek ledwo odbijał ręką strzał głową, były 2 mocne strzały Koczerchina, z czego jeden to już, no trochę ta akcja trochę podsumowuje to, jak momentami zachowywał się, jeśli chodzi o elementy wykończenia Raków, bo najpierw jeden z zawodników strzelił drugiego i później do bitki dopadł Koczerchin i uderzył bardzo mocno, ale obok bramki, później też mocny strzał, ale z kolei nad bramką, kilka również interwencji Aleksandra Bobka. UKS miał 2 sytuacje. Po rzucie rożnym no, zagrywa ręką Gustav Berggren i Ramirez pewnie wykorzystuje karnego. I coś, co no, niestety niewykorzystanie tej sytuacji na UKS-ie się zemściło. Antoni Młynarczyk, który jest no, chyba objawieniem sezonu, jeśli chodzi o przynajmniej to, te drużyny z dół tabeli, zdecydowanie jeśli chodzi o UKS. No pokazuje, że jest zawodnikiem, który umie dryblować, jest szybki, zagrywa do Ramireza, ale ten niestety dla UKS-u uderza tylko w słupek. No i tak pomyślałem, że to się zemści. No i podobnie jak ruch z Jagiellonią parę kolejek temu, gdzie też miał szansę, żeby zamknąć już to spotkanie i mieć 2-bramkową przewagę, to tak samo i UKS stracił bramkę w dosłownie ostatniej akcji meczu, 97 minuta, też wydawało się, że jeszcze wyjdą z tego obronną ręką, bo tam Bobek pierwszy strzał Czernacza obronił, ale no przy dobitce też nie miał żadnych szans, bo to była dobitka na pustą bramkę chyba z metra, więc nie dało się już tego wyjąć. Wiadomo, że UKS już no te, rzeczywiście te szanse, mimo tej dobrej gry i o wiele lepszych wyników, są i tak niewielkie, nawet gdyby UKS to spotkanie wygrał, no ale no po takim meczu to jest olbrzymi zawód, bo jeszcze na takiej fali tych zwycięstw to dało może by się coś jeszcze z tego osiągnąć, bo przecież takie historie jak pod Beskidzie sprzed już, no, już ładnej prawie dekady, to takie historie oczywiście byłyby do powtórzenia, no ale ta utrata punktów raczej takie szanse przekreśla, chociaż tak nie byłyby one duże. A to, że Raków no, cieszy się po remisie bardzo szczęśliwym z ostatnią drużyną tabeli, to jednak pokazuje, że no, nie jest drużyna do końca gotowa. No i ogromne osłabienie, czyli kontuzja Frana Tudora. No, to, co się dzieje z kontuzjami, jeśli chodzi o Raków, to my mówimy praktycznie o tym co kolejkę, bo co kolejkę ktoś wypada. To to jest dramat, jak w Lechu, czy momentami w Legii bywało z tym źle. No, to, co powiedzieć o Rakowie. Aktualnie 3 wahadłowych wylatuje i jedynym nominalnym takim zawodnikiem, który jest zdrowy, no to jest John Carlos, który jest piłkarzem bardzo przeciętnym i nierównym. Także no, z taką kadrą, mimo tego, że ona jest bardzo szeroka, z dwoma kontuzjami, to jeszcze na tych samych pozycjach, Rakowi też będzie ciężko walczyć o to mistrzostwo. I mimo tego, że z UKS-em powinien wygrać, to jest raczej oczywiste, no bo tam tych sytuacji było mnóstwo, no to jednak UKS pokazał pazur i mógł to spotkanie również wygrać. I ten remis wydaje się, że jest dosyć sprawiedliwy, no ale nie oszukujmy się, że żadnej ze stron on nie satysfakcjonuje. Ja powiem tak krótko, no tak wyczerpująco, że się to wszystko wyjaśni, że tu już prawie nie ma co mówić, nie? Ale ogólnie powiem wam tak, że Raków przyjechał po 3 punkty, tak? Nie dał rady. I co? I wywalczył tylko 1. Zawiódł Raków w tym momencie. I ja wam powiem, że na wiosnę będą mieli bardzo ciężko. W ogóle ogólnie na wiosnę się gra bardzo ciężko. Jesienią się gra. Gra normalnie, 3 punkty będą albo 1 punkt. A na wiosnę już są inne rozgrywki, bo już jest większa presja. Po prostu drużyny już walczą o coś, tak? Albo o mistrzostwo Polski, albo o utrzymanie. A co do tego meczu, no to mi się podobał Ramirez w UKS-ie. Był wszędzie, był mobilny. Dla mnie UKS ten mecz powinien wygrać. A Raków zlekceważył ten mecz. Coś tam nie funkcjonuje dobrze u trenera Szwargi i tam niego w sztabie, bo przyjeżdżając do UKS-u i remisując tylko 1-1, no to nie jest wynik, tak?
No także jeżeli chodzi o przebieg, tyle, a my teraz, przynajmniej ja chciałem zahaczyć temat jednego z zawodników już tutaj wspomnianych, Kajtejan. Dominik o nim wspomniał, że w pierwszym składzie nie wyszedł, był to podobno efekt jakiejś mini kontuzji, której Holender nabawił się w środku tygodnia, przez co zespołem nie trenował, ale też w międzyczasie pojawiły się plotki o jego potencjalnym dołączeniu do Stali Mielec, bo jak Filip Trokielewicz z MKS Zagłębie.pl, którego z tych podcastów możecie znać, przeprowadził wywiad z prezesem Stali Mielec Jackiem Klimkiem. On opowiedział, że jednego z piłkarzy z dolnej części tabeli ekstraklasy, jeżeli chodzi o napastników, klub obserwuje i ma go na radarze w kontekście zastąpienia przez niego Ilię Szkurina. Szkurin, jak według informacji Tomasza Włodarczyka z meczyków.pl, jest pod baczną obserwacją klubu z Serie A, który w tym sezonie jest ogromną rewelacją. No a w miejsce właśnie Szkurina, w miejsce Białorusina jest szykowany ponoć Tejan. Według informacji Filipa Kijewskiego z Łódzkiego Sportu jest to właśnie Tejan. Tak ogólnie, co Tejan mógłby dać Stali i czy to jest rzeczywiście zawodnik, którego możemy brać na poważnie w kontekście zasilania takiego zespołu, jakim jest Stal? No bo wiadomo, jeszcze Kajmer Wilwoton, czyli Finn, który obecnie jest w składzie, jest rezerwowym w Stali Mielec, też nie jest zawodnikiem słabym, też mu się kończy kontrakt z jego obecnym zespołem, z którego jest wypożyczony do Stali właśnie, więc być może to byłby nawet lepszy ruch niż wzięcie Tejana. Choć osobiście ja bym Tejana cały czas w Ekstraklasie oglądał, nie przez pryzmat sportowy, a przez to, jak też tej lidze dodaje kolorytu, tak oczywiście to na boku. Co piłkarsko może dać Stali Tejan potencjalnie i czy to waszym zdaniem byłby dobry ruch, czy nie? Czy trzeba powiedzieć, że Stal ma oko do ściągania napastników i już to pokazali, ściągając najpierw Sajda Hamulicia, a teraz Ilię Szkuryna. No i widać, że ci zawodnicy dobrze się w Mielcu odnaleźli. Hamulić odszedł za duże pieniądze do Tuluzy, Szkuryn pewnie też trafi gdzieś do ligi zagranicznej. Natomiast no, jeśli chodzi o Kaja Tejana, z całym szacunkiem, ale jeśli gość strzela 3 gole w Ekstraklasie w tym sezonie, zalicza jedną asystę, wiadomo w jakim klubie też gra, ale Kaj Tejan jest zawodnikiem bardzo chaotycznym, bardzo chimerycznym i też nie do końca można na nim polegać. Nie wiem, jak sprawdziłby się w innym środowisku, może akurat właśnie Stal to jest to miejsce, w którym strzelałby bramki. No ale jak na razie to nie jest zawodnik, który jakkolwiek w Ekstraklasie, myślę, mógłby sobie poradzić w lepszym klubie niż ŁKS, chociaż sam twierdzi inaczej, no bo też, tak jak powiedziałeś, dodaje kolorytu swoimi wypowiedziami na różne tematy, jeśli chodzi o aspekty stricte piłkarskie, no to wygląda już to dużo gorzej. Także oczywiście dał fajny impuls podczas meczu z Rakowem, ale nie wydaje mi się, żeby to był zawodnik, który Stali jakkolwiek pomoże. Także piłkarsko wątpię, że są w stanie zastąpić Tejanem Szkuryna 1-1. Zresztą 1-1 Szkuryna zastąpić się nie da. To też jest inny typ zawodnika kompletnie niż Kaj Tejan. Szkuryn bardzo dużo na boisku walczy, schodząc niżej do podania. Potrafi sobie też nieraz pozycję strzelecką wypracować i myślę, że za to też Białorusina bardzo w Mielcu cenią. No nie wiem, wydaje mi się, że raczej trzeba poszukać gdzieś indziej, też jeśli chodzi o te zespoły z dolnej części tabeli, no to myślę, że są lepsi napastnicy niż Kaj Tejan i jeśli na nich gdzieś prezes Klimek zawiesza oko, no to na pewno nie na Tejana, może spojrzeć w kierunku Kielc, spojrzeć na Szykawkę chociażby, czy jeśli chodzi o ruch Chorzów Daniela Szczepana, na pewno nie poszedłbym po Kaja Tejana na miejscu prezesa Stali. Dla mnie to jest zawodnik co najwyżej przeciętny i no też trzeba, myślę, brać poprawkę na to, że no ma takie mecze, w których oczywiście da coś in plus, ale przeważnie to jest zawodnik, który po prostu jest na boisku zagubiony i też często rozgrywa swoje własne mecze w swojej głowie i często dyskutuje z sędziami, mówiąc, że grał w Lidze Mistrzów, chociaż grał tylko w eliminacjach i że tam takich fauli nie gwizdzą. To jest taka dziwna postać dla mnie w tym uniwersum Ekstraklasy, no ale jeśli chodzi o uniwersum Ekstraklasy, no to myślę, że absolutnie do niego pasująca, także no nie zdziwi mnie, jeśli zostanie w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, ale na pewno nie brałbym go do Mielca. Generalnie się w pełni zgadzam z Dominikiem. Kaj Tejan pewnie był znowu, że się nadawałby do większości klubów Ekstraklasy, jak nie do każdego, ale obiektywnie stwierdzając... Zresztą sam tak powiedział. No właśnie.
Ale obiektywnie patrząc, no to aktualnie nie widzę nawet żadnego innego klubu poza UKS-em, w którym piłkarz jego pokroju grałby pierwsze skrzypce. No nawet inni Beniaminkowie, czyli Ruch, no to ma Szczepana. W Puszczy ma chociażby takiego Zapolnika, który mimo tego, że nie jest jakimś świetnym piłkarzem, to i tak z tej dwójki moim zdaniem on jest lepszy, a co najwyżej tam by walczył miejsce numer dwa z Majchrzakiem czy z Firlejem, który już w ogóle jest bardzo słaby, nawet nie powinno być w tej lidze, więc no, ale to już jest powiedzmy kwestia tego, czy Puszcza chyba chce trochę pieniędzy zmarnować, ale to już nieważne. Kajtajan nie ma ani statystyk. Widać, że no, ego ma duże, ale niestety nie idzie to w parze z jakimikolwiek umiejętnościami. Oczywiście, że on miewał dobre mecze, parę takich by się znalazło, ale z tych trzech bramek to dwa gole i tak były zdobyte przed październikiem, jeden gol w listopadzie. No nawet jak na UKS i tak to nie są jakieś świetne statystyki, a pamiętajmy, że Stal nie jest Beniaminkiem od dawna. To jest klub, który rzeczywiście się ustabilizował i już jest mówiona chociażby o tym, że i tu widać, że to raczej nie są mrzonki, tylko rzeczywiście tak będzie, że od przyszłego sezonu no to nie będzie tak, że Stal wyprzedaje pół kadry, jak to, czy nawet więcej, że 3/4 kadry odchodzi tak, jak to miało miejsce przez ostatnie sezony. A naprawdę Stal potrafi ściągać napastników. I jak Hamulić był naprawdę dobry, a Szkuryn jest jeszcze lepszy od Hamulicia, to po co brać Kajetejana? No nie widzę takiej opcji. Nawet jako numer dwa, to jest taki zawodnik przeciętny, a Stal naprawdę, nawet jeśli nie środki finansowe, to perspektywa rozwoju i wypromowania do lepszej ligi, co miało już miejsce w przypadku Hamulicia, który poszedł do Tuluzy, i Szkuryna, który trafi pewnie do jakiejś ligi top 5 czy top 10, bo ma spokojnie na to szansę, tym bardziej, że jest młody, to naprawdę branie Kajetejana, który nie jest ani młody, widać, że no, z głową nie wszystko ma w porządku, jeśli chodzi o kwestie emocjonalne i no, przede wszystkim te umiejętności, no to jest piłkarz zdecydowanie za słaby, także ja bym go nie widział w ogóle w Ekstraklasie, a tym bardziej w Stali, który naprawdę ma ambicje i ma po prostu środki do tego, żeby ściągać piłkarzy lepszych. Także myślę, że możemy przejść już do następnego spotkania, do tematu meczu innego, do meczu, który z nazwy elektryzował nas chyba najbardziej przed tą 25. kolejką. Były to 123. Wielkie Derby Śląska pomiędzy Ruchem Chorzów a Górnikiem Zabrze. Wam kompania męcie świetnie na sobie na trybunach, chociaż też po meczu trochę się wydarzyło negatywnego, o czym wspominać tutaj nie chcę, ale o ile sam mecz nie zachwycił tak mocno, jak momentami objęły to trybuny, to jednak Ruch od samego początku do rywala się rzucił i z perspektywy całego spotkania uważam, że zasługiwali na pewne 3 punkty, jak przed 2 tygodniami z Piastem Gliwice. Najpierw sytuację miał Juliusz Letniowski, później dobijał jego strzał Wilkanowa, oba strzały, właśnie oba uderzenia świetnie wybronił Daniel Bielica. Oprócz nieuznanej bramki Filipa Starzyńskiego, no to konkretów nie, jednak brakowało zarówno po jednej, i po drugiej stronie. Górnik właściwie można powiedzieć, że jak w meczu niedawnym z Widzewem w Łodzi, też w pierwszej połowie kompletnie nie istniał, też właściwie tylko był tłem dla rywala. Nagle zdarzył się fragment meczu, gdzie epizodycznie jednak pod bramką rywala się znajdowali, potrafili sobie no może nie coś wykreować, ale było coraz bliżej już, może nie że bramki, ale chociaż takiego celnego uderzenia. Nawet Lukas Podolski za bardzo nie pomagał. Jego strzały, jak już się pojawiały, to były niecelne. Aż w końcu wystarczyła jedna kontra, jedna akcja, gdzie Adrian Kapralik dostał piłkę na prawym skrzydle, ominął 3 rywali i trafił w Dante Stipice, który zachował się no tragicznie. Tak bramkarz nie może bronić strzałów, no bo jak broni w taki sposób, jak to zrobił Stipica, no to nie da się po prostu przejść koło tego obojętnie, bez żadnej negatywnej opinii, no bo to po prostu, co zrobił w tamtej sytuacji Chorwat, no to pokazuje, że już bardzo mocno zjechał z poziomem od czasów Pogoni, mimo że my to już wiedzieliśmy, skoro skończył w zespole, który walczy o utrzymanie, no to jednak w tych pierwszych spotkaniach pokazywał poziom i potrafił Ruchowi coś obronić, mimo że atak wówczas nie dojeżdżał, to jednak Stipica stał na wysokości zadania. I tych bramek Ruch no, tracił mało jednak, teraz z Górnikiem Zabrze też wielu nie stracił, bo tylko 2, ale jedna po jego karygodnym błędzie, gdzie odbija piłkę przed siebie, Kapralik dobija do pustej bramki, jest 1-0 po pierwszej połowie, gdzie Ruch był zespołem
no, o klasę lepszym od Górnika, a tymczasem no, przegrywał. Później w drugiej połowie już gra się trochę wyrównała, Górnik trochę doszedł do głosu bardziej. Właściwie można powiedzieć, że jedna z pierwszych sytuacji, no może nie jedna z pierwszych, ale już na pewno warto odnotować tę drugą bramkę, gdzie na boisko wchodzi Miłosz Kozak, moim zdaniem zawodnik, który powinien grać w pierwszym składzie tego dnia. No jednak pokazało, czas pokazał, że nie za bardzo na to zasłużył, chociaż asystę dał właściwie dwie, bo do Kozukiego przy bramce na 2-0 też się nie popisał. Właściwie bardziej w tym przypadku się nie popisał niż popisał, tak jak mówię, bo też to akurat źle to ująłem. No ale przechodząc już do takiego meritum, Kozak lekceważył trochę sytuację, podał za zbyt przewidywalnie. Kozuki piłkę przejął, wyprzedził Kozaka, zszedł do środka, uderzył przy bliższym słupku. No i było 2-0, debiutancki gol piłkarza wypożyczonego z Schalke. No i 2-0, ruch już był w bardzo słabym położeniu, właściwie no można było powiedzieć, że już nie ma czego zbierać, chociaż ostatecznie ruch jeszcze walczyć próbował, zdominował Górnika ponownie. Coś się dziać zaczęło po wejściu Węgra, Somy Nowotnego, zarówno z przodu, jak i z tyłu, ponieważ też ruch zostawiał dużo miejsca piłkarzem Górnika. Kontry akurat nie zostały dobrze wyegzekwowane, przez co też Górnik kolejnych bramek nie strzelił, ale w ostateczności wygrał 2-1, ponieważ Nowotny, jeden ze swoich czterech strzałów po wejściu na boisko, zamienił na gola, mimo że mogło tego być znacznie więcej, bo strzałów celnych on miał właśnie chyba spośród tych czterech trzy. No i też dużo ożywienia wprowadził, tak jak powiedziałem, ale też nie ruch poza Nowotnym, właściwie takich wyrastających ponad ten mecz postaci, no nie miał, w szczególności w drugiej połowie tych liderów zabrakło. No i bym powiedział, że no nie, że zasłużenie przegrywa z Górnikiem, to jest kompletnie niezasłużone zwycięstwo Górnika, tak moim zdaniem. No ale ruch właśnie przez takie straty punktów, przez takie głupie sytuacje, jak bramka na 1-0, no prawdopodobnie żegna się już z ligą i właściwie bliżej jest ŁKS-owi do ruchu niż ruchowi do strefy bezpiecznej, można tak powiedzieć. Mimo że nie tak dawno sytuacja była inna, ruch wygrał z Piastem, już był na 5 punktów straty bodajże do Puszczy, chyba nawet na 4, jeżeli się teraz nie mylę, prawdopodobnie na 4, Puszcza miała 22 punkty, ma teraz 24, ruch od tamtego czasu bez punktu. No i to chyba tyle, ile mogę na ten temat powiedzieć. No tak podsumowując czysto, to już Górnik może patrzeć tylko przed siebie. Legia nie gra najlepiej, mimo że wygrała z Piastem. To Górnik na chwilę wyprzedził wojskowych tabeli, a ruch, no już właściwie można powiedzieć, też jest pogrzebany, że ta szansa no jakaś znikoma jest, nawet nie tyle co znikoma, bo jeszcze całkiem duża na utrzymanie, to jednak mi się wydaje, że no z kolejki na kolejkę coraz bliżej jestem przekonania, że no to już się nie wydarzy nic tutaj nadzwyczajnego i ruch i ŁKS pożegnają się z ligą, bo chociaż kto wie, może jeszcze ŁKS, skoro pokazał tyle ciekawych rzeczy w ostatnich tygodniach, skoro gra lepiej, to kto wie, może jeszcze, ale ruchowi na pewno jeszcze sporo brakuje. A co o meczu, najważniejszym meczu w tym roku i ogólnie najważniejszym meczu dla Śląska przez ostatnie 17 lat, co powiecie, jak opiszecie to wydarzenie, no i jak wam się podobał mecz? Myślę, że przede wszystkim Ruch grał w piłkę, a Górnik robił konkrety pod bramką i tak naprawdę pierwszy taki wypad pod bramkę z Kipicy skończył się golem Kapralika. No ale ruch mógł się podobać tym, jak otwarcie grał w piłkę i trzeba przyznać, że był drużyną lepszą z przebiegu meczu. Ta końcówka też to pokazała, że ten remis mógł być wyciągnięty, bo Nowotny oprócz tego gola miał jeszcze w końcówce strzał w boczną siatkę, zresztą tam już rzucili podopieczni Janusza Niedźwiedzia wszystko na jedną kartę i wszyscy tak naprawdę szli do przodu, szli w pole karne. Też to wpuszczenie Przemysława Szura w końcówce zrobiło swoje, jeśli chodzi o walkę o górne piłki, bo Szur tak naprawdę, mimo że jest nominalnym obrońcą, występował u boku Nowotnego i Szczepana. Zatem na pewno ruch z przebiegu meczu mógł się podobać, no ale za ładną grę punktów nie dają i też musimy mieć to na uwadze. Tak jak powiedziałeś, ruch prawdopodobnie tą porażką żegna się z Ekstraklasą. Wątpię, że uda się niebieskim utrzymać. No a kadra jest wzmocniona i też wydaje się, że kilku z tych zawodników jeszcze w Ekstraklasie zostanie.
Robert Dadok z bardzo dobrym meczem. Myślę, że to też był taki mecz ważny dla niego, bo przecież grał w Górniku, teraz gra w Ruchu, przebiegł ponad 10 km jako jedyny zawodnik na boisku, zatem to też pokazało, jak bardzo nieustępliwy był, no ale też ta nieustępliwość przyniosła faul w środku pola na Rasaku i później w efekcie nieuznaną bramkę Starzyńskiego, też skądinąd naprawdę bardzo ładną, świetna wrzutka Wilkanowy, bardzo dobry wolej Starzyńskiego, no ale ten gol, tak jak mówię, nieuznany. Kozuki w Górniku z kolei w końcu coś zrobił po wejściu na boisko, bo od początku, kiedy zaczął grać w Górniku, nie wyglądało to dobrze, teraz w końcu udało mu się trafić do bramki, duży w tym udział Miłosza Kozaka, ale też Japończyk później dobrze się zachował, przełożył na lewą nogę, strzelił po krótkim słupku i no tutaj akurat Dante Stipica nie miał nic do powiedzenia, ale zawiódł bardzo mocno Chorwat przy pierwszym golu i to też pokazuje, jak ważna jest koncentracja bramkarza, kiedy drużyna tak naprawdę przeciwna nie atakuje, kiedy nie oddaje strzałów w światło bramki i tak musisz zachować tę czujność, żeby ten jeden strzał obronić. Dante Stipica tego nie zrobił, odbił ten strzał pierwszy Kapralika w sposób karygodny. Nie możesz tak wypluć piłki przed siebie, kiedy Kapralik jeszcze idzie na pełnej prędkości na dobitkę. Zatem no, na pewno bardzo mocno się przyczynił Stipica do tego, że Ruch ten mecz przegrał. No i też potwierdził to, o czym powiedziałeś, że to już nie jest bramkarz ten, którego pamiętamy z pierwszych sezonów w Pogoni, bo wtedy wyglądało to naprawdę przyzwoicie, a teraz tym bardziej nie można się dziwić, że zastąpiono Stipicę najpierw Klebaniukiem, potem Kożokaru w Szczecinie, bo po prostu jest to bramkarz w tym momencie za słaby na naszą ekstraklasę i też trzeba na to spojrzeć właśnie z tej strony, że Ruch sobie nie pomógł, myślę, ściągając Stipicę do Chorzowa. Wydawało się, że to może być jakiś impuls, ale tak naprawdę impulsem jest jedynie do tego, żeby punkty gubić. Miłosz Kozak, moim zdaniem oprócz tej straty, która karygodna, to była taka przyzwoita w miarę zmiana. Dobra była ta wrzutka do Nowotnego, bardzo fajna, taka mocno bita piłka, kąśliwa, nieprzyjemna dla obrońców na polu karnym. No i Nowotny też z dobrą zmianą, widać, że bardzo chciał Węgier pomóc Ruchowi w tym meczu, pomógł, chociaż nie na tyle, żeby ten punkt wywalczyć. Górnik z kolei, no teraz ta strata nie jest duża, bo do podium tracą zaledwie 5 punktów piłkarze Jana Urbana. Wydaje mi się, że raczej na to podium się nie załapią, ale na pewno dobre wrażenie po sobie Górnik w tym sezonie pozostawi, jeśli chodzi o zdobycze punktowe. Jednak 11 zwycięstw, 6 remisów, to jest naprawdę przyzwoity bilans jak na ten potencjał kadrowy, którym dysponuje Górnik, zwłaszcza, że przecież pożegnali się zimą z Jokotą, który też odcisnął bardzo duże piętno swoją grą na zespole z Zabrza. Co można powiedzieć? No, Ruch traci punkty po raz kolejny w meczu, w którym ich tracić nie powinien, bo tutaj no, Ruch powinien przynajmniej jedno oczko, jeden punkt ze swojego boiska podnieść. A tymczasem mimo tego, że prowadził grę przez większość spotkania i przeważał, no to jednak te sytuacje nie były jakieś bardzo klarowne i sporo było w tych ostatnich podaniach czy wykończeniach niedokładności. Jedna taka ładna akcja, no to był gol Starzyńskiego, nieuznany później, dlatego że wcześniej w tej akcji był faul zawodnika Ruchu. No i to rzeczywiście była taka akcja prowadzona już no, od A do Z dobrze, ale była to bodajże jedyna niestety dla zespołu z Chorzowa. I tak minęła pierwsza połowa, w drugiej Górnik wziął się do roboty i przy dużej pomocy Dante Stipica, o czym już oboje wspominaliście, zdobył pierwszą bramkę. No, nie powinien tam paść gol. No, Stipica, mimo tego, że już z Pogoni był odpalony i został przesunięty do trzecioligowych rezerw, które i tak nawet w skali ligi są dosyć słabe i tak tam nie grał, no to Daruch wydawał się, że będzie jednak dobrym wzmocnieniem, bo mimo tego, że już to nie jest ten sam piłkarz, co w najlepszych latach w Pogoni, to jednak ma dosyć duże doświadczenie, ale nie do końca to pokazuje. No, tutaj błąd w stylu Bartosza Klebaniuka czy Artura Rutki, tylko że Rutko pewnie to do boku, a nie do dołu. No i po tym błędzie to nie dało się tego nie strzelić. Pierwsza bramka w lidze Kozukiego, no po fatalnej stracie Miłosza Kozaka, który jest olbrzymim zawodem transferowym, to jak Ruch o niego walczy, żeby ściągnąć go z Górnika Łęczna latem i żeby na niego, no jak na możliwości klubu, to naprawdę sporo
pieniędzy, no to jednak ten zawodnik przez większość sezonu nie pokazuje, że był warty tych pieniędzy, bo to jest jeszcze strata i to dosyć łatwa. No to jeszcze wracając, Japończyk go nawinął i strzelił bramkę po drugim rogu. Tam też jest strzał mocny, ale no jednak wydaje mi się, że jeszcze pisał trochę lepiej ustawiony, dałoby się to wyjąć, ale oczywiście bramka na konto przede wszystkim Kozaka, który trochę, nie wiem czy można nazwać to odpokutowaniem, ale trochę zmazał z siebie część winy, przynajmniej jeśli chodzi o ten mecz. Ładną wrzutką z rzutu wolnego do Nowotnego, który też zdobywa swoją pierwszą bramkę. No ale ten występ tak będzie oceniany, jeśli chodzi o niego, na pewno bardzo źle. Górnik, mimo tego, że jest jedną z lepszych drużyn, jeśli chodzi o styl, o punktowanie w tym roku, no to ten mecz nie był dobry w ich wykonaniu, ale jednak wykorzystali to, co mieli i skorzystali z pomocy swojego znienawidzonego rywala, bo już wiemy, jakie są relacje między obiema drużynami. I to podnosi 3 punkty stadionu przeciwnika. Co do Kozukiego, to możliwe, że to jest historia podobna co do Daisuke Yokoty, który też nie od początku był gwiazdą Ligi czy Górnika i się rozkręcał z czasem, a pierwszy gol to był bodajże dopiero chyba 6 czy 7 spotkanie i wygrana z Lechem. No to Kozuki ma już bramkę w 4. czy 5. meczu, także już to nadeszło szybciej. No, specyficzna cieszynka, jeśli tak to można ująć po bramce. Ale też jest piłkarz ciekawy, który no, w Schalke nie znalazł się raczej przez przypadek, chociaż tam ostatecznie miejsca nie zagrzał. No i zobaczymy, czy będzie kontynuował swoją dobrą formę. Do Nowotnego to raczej to jest taki napastnik, który przyszedł do ruchu na chwilę i z ruchem spadnie, bo jak mówimy, że UKS nie ma mimo tego dobrego punktowania większych szans na utrzymanie, no to tym bardziej nie ma ich ruchu, który ma ledwie punkt więcej, także no, wydaje mi się, że to już jest powoli gwóźdź do trumny ruchu, nie wiadomo już, który z kolei dał ten zespół nadzieję okienkiem i pojedynczymi meczami, że może być lepiej, ale co z tego, skoro ruch robi to samo, co jesienią. Nawet jak gra dobrze, to nie wykorzystuje tego i później notuje takie rezultaty. A ja powiem tak, że ruch Chorzów ma bardzo ciężki terminarz teraz. Grają w Częstochowie, do Szczecina jadą, potem grają w Łodzi, później mają mecz z Lechem Poznań. No to można powiedzieć, że to już jest koniec ruchu Chorzów. A co do przebiegu meczu, no to tak, wspominaliście o tym Kozak. To była pomyłka wielka, transferowa. Go jeszcze znałem z Akademii Lecha Poznań. On taki był takim zawodnikiem chimerycznym. To, co mu się powiedziało, to tak, nie robił to, co miał robić. Nie wiem, jak jest teraz u Janka Niedźwiedzia, ale patrząc na ruch Chorzów, no to faktycznie, tak jak mówicie, to już pierwszy kandydat, właściwie drugi już kandydat do spadku, bo moim zdaniem ŁKS też sobie nie poradzi z utrzymaniem, nie? No, w przebiegu meczu, no to Janek Urban taką taktykę zastosował, że ta taktyka jego była mądra co do Janka Niedźwiedzia. Idziemy dalej, ja się z tobą, Maciej, zgadzam, że to właściwie już jest, są szanse pogrzebane, ale idziemy dalej, mecz Śląska-Wrocław z Puszczą Niepłomice. No, idąc zasadą zwyczajnego kibica, zawsze jeden taki mecz w kolejce jest bardzo słaby. Czy był jeden, to nie wiem, bo było ich prawdopodobnie trochę więcej, jeżeli chodzi o te słabe mecze, być może z 2, być może z 3, do tego przejdziemy sobie w dalszej części, ale ten mecz na pewno nas nie porwał, na pewno nie spowodował, że jakoś bardzo mocno cieszyliśmy się oglądając to spotkanie, bardziej też można było przy tym przysnąć niż rzeczywiście emocjonować się tym, co się na boisku dzieje. Atak pozycyjnie prowadzący do niczego, to są takie moje słowa, które sobie wynotowałem na temat tego spotkania, które w skrócie podsumowują cały przebieg tego spotkania, bo właściwie w wykonaniu Śląska, bo właściwie Puszcza no, grała jak Puszcza, przyjechali po remis, zgarnęli remis i to można powiedzieć, że to już na tyle, jeżeli chodzi o Puszczę. Na pewno chciałem powiedzieć, że bardzo słabo spisał się duet Patryk Klimala i Erik Exposito. Pierwszy raz w tym sezonie jest zastosowana taka taktyka, takie ustawienie, gdzie mamy dwóch napastników w Śląsku Wrocław. No jeden już kompletnie bez formy, bardziej nawet jako dziesiątka bym powiedział, Erik Exposito. No i Patryk Klimala, który zanotuje na razie bardzo słabe wejście do zespołu Śląska, właściwie mógł mieć w sobotę strzelonych z 3 bramki, może przynajmniej 2, nie ma żadnej.
Więc na pewno trzeba sobie powiedzieć, że to nie był na razie idealny transfer dla właśnie Śląska Wrocław. Ale wracając do przebiegu spotkania, Śląsk miał dwie sytuacje w pierwszej połowie, tak de facto po rzutach rożnych. Najpierw strzelał Petrow, później Petkow. Jeden strzał zablokował Hajda, z drugim prowadził sobie Zych, no i do przerwy 0-0 bardzo bezbarwne, tak jak się mecz sobie skończył, bo druga połowa zawiodła podobnie, Śląsk walił głową w mur, no właściwie przez już do końca spotkania, do 90 minuty, parę sytuacji klimali i właściwie strzał z tego kąta w wykonaniu Nauela, to nie, to było za mało, żeby pokonać dobrze dysponowanego tego dnia bramkarza Puszczy. Sam Klima, tak jak powiedziałem, do bólu nieskuteczny i można już go, no może nie, że już, ale można go powoli uznawać takiego zawodnika, który no nie wypali, za taki mocny niewypał transferowy, było głośno o nim, że przychodzi z HPL-u, a tak właściwie przypomniałem sobie, no to ten zawodnik miał właściwie dwie dobre rundy tylko w karierze w Jagiellonii, tuż przed transferem do Celticu Glasgow, a także jedną rundę w Ameryce, w USA, w MLS też zagrał dobrze w barwach New York Red Bulls, coś tam strzelał, coś tam dobrze pokopał, jak to można było tak już krótko i zwięźle na temat powiedzieć, tak dosyć potocznie, ale wracając, podsumowując to całe spotkanie, no Puszcza przyjechała po remis, zgarnęła go zasłużenie, Śląsk zrobił za mało, żeby to spotkanie wygrać i moim zdaniem no to już po prostu moim zdaniem Śląsk wypisuje się już z walki o mistrzostwo definitywnie, jeżeli będzie w pucharach, to raczej bardziej przepychając niż rzeczywiście zasługując na to, żeby do tych pucharów de facto awansować. Ciężko cokolwiek o tym meczu ciekawego powiedzieć, chyba że wy coś macie ciekawego, zapraszam do powiedzenia. Śląsk Wrocław, Puszcza Niepołomice 0-0, jak ten mecz ocenicie wy? Niestety ten mecz był mniej więcej czymś takim, czego się spodziewałem, bo mecze Puszczy no nie są jakoś szczególnie atrakcyjne do oglądania, przynajmniej w tej rundzie. No jesienią to wyglądało trochę inaczej. No i tak samo Śląsk, który jest zdecydowanie najgorszą drużyną z to przejść, jeśli chodzi o formę, o punktowanie. Nawet Legia, która w tej kolejce dziwo wygrała, chociaż też z drużyną bardzo mierną, czyli Piastem. No to z tej szóstki, która jeszcze walczy o mistrzostwo, przynajmniej matematycznie, no to Śląsk jest drużyną grającą najbardziej niejako. I idealnie się spisuje w ramy tej drużyny Patryk Klimala, no, który nawet w obliczu tego, że Exposito nie prezentuje się dobrze w tej rundzie, co też można między innymi przez to potwierdzać, to taką tezę, jaka padała, że jeśli Exposito zejdzie z formy, to zejdzie również nie cały Śląsk, bo to jest jednak trochę powiązane, to Klimala, który miał być naprawdę solidną alternatywą dla właśnie wspomnianego Hiszpana, no aktualnie to jest bardzo przeciętnym piłkarzem, który chyba najbardziej się sławił tą zepsutą szansą na zwycięstwo parę kolejek temu z Lechem, gdzie w 80 którejś minucie miał kontrę i mógł spokojnie strzelić bramkę 1-0, ale Mrozek go zatrzymał. I ten mecz był tak samo nijaki w jego wykonaniu. Puszcza trochę też jednak zawód, że Puszcza nie stara się jednak o te zwycięstwa walczyć, bo trochę to wygląda, jakby po prostu ją te remisy satysfakcjonowały, tylko nie można wiecznie remisować, a mam wrażenie, że Puszcza i Korona no to próbują się utrzymać właśnie w taki sposób. I to jest pytanie, która pierwszy, z tych dużym pierwsza nie zremisuje, tylko się w końcu potknie, bo tak to od ładnych paru kolejek wygląda, bo obie przegrywają, a one częściej remisują. Jedna z bardziej klawnych sytuacji no to jest ta śląska, gdzie Wojciech Hajda wybijał po rykoszecie piłkę głową z linii bramkowej. Tam też jeszcze było, był szukany rzut karny przez Śląska Wrocław, bo nie znaleziono, podobnie jak chwilę później po symulowaniu Kamila Zapalnika, przynajmniej tak to ocenił sędzia, nawet dostał za to żółtą kartkę. No mecz słaby, ale niestety mimo tego, że jest tam, był jednym z drużyn, które brały udział w tym meczu, był wicelider, no to uznając jego formę, ciężko było się czegoś innego spodziewać. Bywały gorsze mecze pewnie, nawet tylko w tym roku, no ale jednak jest to jeden z gorszych meczów w tej kolejce, no bo taki mecz Stali z Zagłębiem, mimo tego, że skończył się tym samym wynikiem, no to był o wiele ciekawszy, do czego jeszcze przejdziemy.
Ale ja tu mogę powiedzieć, że Exposito już, co, no kiedy on bramkę strzelił? No strzelił w zeszłym roku, w grudniu, w ostatnim meczu. To było, kiedy to było? Chyba Zagłębiem Lubin grali. Tak, i później co? I później już nic, ani asysty, ani bramki, a więc zawodzi, spadek formy. Śląsk wygrywa tylko jeden mecz, więc te wyniki coraz słabsze mają. No i też potwierdzam, że coś z tym mistrzostwem u nich nie będzie tak, że zdobędą, bo Klimala też to nie ten zawodnik, żeby w ogóle grał na dziewiątce. Nie, tutaj powiem krótko, że Śląsk się skończył. Po prostu o bitwę o mistrzostwo Polski, tak? A ogólnie powiem wam tak jeszcze, że czołówka, która jeździ grać z drużynami z dolnej części tabeli, to oni nie będą mieli tak łatwo, no bo przecież oni też walczą o utrzymanie, więc tutaj będą mieli bardzo ciężko. Co do Śląska, to już w ogóle, bo Exposito to już spadek formy kompletny. To przechodzimy już dalej. Kolejne spotkanie, o którym sobie powiemy, będzie meczem, które tą kolejkę kończyło. Mecz Legii Warszawa z Piastem Gliwice. Taki brzydki mecz z pięknymi momentami, bo generalnie z przebiegu to spotkanie nie było zbyt ciekawe. Właściwie Legia nie forsowała zbytnio tempa, Legia nie grała jakoś z polotem, jakoś bardzo ofensywnie. Nie przypominała kompletnie zespołu, który na początku sezonu nas zadziwiał swoją piękną grą, ale no to już od dawna jest rzeczą wiadomą, że Legia już nie gra tak samo jak na początku roku. To nie jest ten sam zespół, no mimo że personalnie teoretycznie jest. To czysto praktycznie nie jest tym samym teamem, który pokonywał Aston Villa, czy nawet choćby już AZ Alkmaar w trakcie tego turbo kryzysu, jak to też można ująć, no bo skoro Legia dobrego meczu od października chyba nie zagrała, albo przynajmniej od listopada, no to no właściwie tylko to AZ, tak już powiedzmy woli ścisłości. To nie świadczy dobrze, ale też widać, jakie błędy zostały w zimowym okienku popełnione, że pozwolono na odejście Slisza, pozwolono na odejście Muciego bez odpowiednich zastępstw i teraz są tego efekty, chociaż o dziwo Legia to spotkanie wygrywa. No, Legia, mówię, nie forsowała tempa, Piast na pierwszą połowę właściwie nie wyszedł i te trzy bramki to już właściwie, które padły w tej pierwszej części, można powiedzieć, że mecz ustawiły. Drugi gol w tym sezonie bezpośrednio rzutu wolnego po meczu wyjazdowym z Puszczą Josue. Bardzo ładny strzał, faul Munoza, który do tego doprowadził, no mogło go nie być. To powiedzmy sobie szczerze też, że Miguel Munoz nie jest zawodnikiem, od którego można oczekiwać dobrego poziomu, ponieważ on go nigdy nie pokazywał. Tymczasem on o dziwo wychodzi w pierwszym składzie. No właśnie mnie dziwi, dlaczego też jest tutaj poniekąd błąd zarządu Piasta. No nie chcę tu też nikomu czegoś naprawdę wytykać, ale rzeczywiście też do tego doszło, że skoro odchodzi Katranis, to musi ktoś na tą obronę przyjść. Holubek od dłuższego czasu nie sprawuje się tak, jak powinien, no ale też nie ma kto go zastąpić i zazwyczaj są to eksperymenty w postaci Tomasza Mokwy, który nigdy na dobrą sprawę w Piaście nie grał jakiejś, nie odgrywał jakiejś dużej roli, nie był zawodnikiem, który się wyróżniał, był zawodnikiem takim wiecznym, rezerwowym, który ze swojej roli jest szczęśliwy, w ogóle może być, jest szczęśliwy z tego, że jest w klubie, przynajmniej na to wygląda. Nie wiem, jak jest od zewnątrz i się pewnie tego szybko nie dowiem. Chwilę później, po tej pierwszej bramce, Tichomir Kostadinow, zawodnik wracający do pierwszego składu po prawie 2 latach przerwy od grania, od początku, reprezentant Macedonii Północnej, fenomenalnym podaniem odnajduje Fabiana Piaseckiego, który wykorzystuje błąd i zawahanie Dominika Chładuna, a także defensywy, m.in. Pankowa. No i lobuje bramkarza Legii 1-1. Pierwszy strzał Piasta zamieniono od razu na gola, ale długo też trzeba nie było czekać na odpowiedź. Mark Gual w tym meczu się przebudził, dostał piłkę od właśnie chyba Pankowa, wziął na zamach 2 rywali. Perfekcyjne okienko, 2-1. No i do przerwy Legia prowadzi zasłużenie, a legioniści to spotkanie już tak de facto wygrali w 47 minucie, kiedy Gual wykorzystał złe podanie Czerwińskiego, znowu 2 zawodników Piasta wziął na karuzelę i skompletował dublet. Legia długi czas grała też w 10 po czerwonej kartce dla Pawła Wszołka. Piast sobie tworzył niezłe sytuacje, jeszcze kiedy było 11-11, świetną sytuację z bliska zmarnował Fabian Piasecki na dublet. No już wiemy, że tamta sytuacja mogła właściwie losy meczu jeszcze miała odmienić, ale już kiedy Legia dostała tą czerwoną kartkę, kiedy wyleciał z boiska Paweł Wszołek, co ostatecznie też skończy się karą dwumeczową,
to no Legia nie grała już praktycznie w tym spotkaniu nic, to spotkanie do końca udało jej się przepchnąć, udało jej się uniknąć straty gola właśnie z Piastem, mimo że dwa razy Piast obijał poprzeczkę. No to dalej mimo wszystko czegoś zabrakło, zabrakło tej skuteczności przede wszystkim, zabrakło no też trochę może nie, że większego polotu, ale brakowało mi na przykład Michaela Majoła, który mógł w tym meczu coś dobrego dać, brakowało napastnika, bo o ile Fabian Piasecki jedną bramkę strzelił, to jednak mógł tych bramek mieć też więcej. No i tak jak mówię, mecz się kończy 3-1, w pełni zasłużony, nie był to też, był w pełni zasłużony wynik, a mecz sam sobie też jakoś najlepszy nie był. Piast powinien pokusić się o znacznie więcej, przynajmniej o jeden punkt. Nie robi tego i mamy po spotkaniu, mamy Piasta, który ciągle walczy o utrzymanie i moim zdaniem jest to na ten moment, jeżeli jakiś z zespołów będących w strefie spadkowej miałby się, obecnie będących w strefie spadkowej miałby się przebudzić, to Piast jest takim mini faworytem do tego, żeby to miejsce w strefie niebezpiecznej, w tej strefie spadkowej zająć na koniec sezonu. No umówmy się, jeżeli w tylu spotkaniach, ilu już się udało Piastowi zagrać, czyli jest teraz 25. kolejka, więc żeby się nie pomylić, tych spotkań było 6 plus zaległe z Puszczą, czyli 7, i w tych 7 spotkaniach wygrywasz tylko raz właśnie z Puszczą. No to no powiedzmy sobie szczerze, że no Piast nie może teraz liczyć na to, że zespoły, które z którymi walczą o to utrzymanie, będą słabnąć i na tej słabości uda się im w lidze utrzymać. No to mimo wszystko trzeba sobie jasno powiedzieć, że Piast w tej chwili wyrasta na takiego kandydata, jednego z głównych do spadku, i mówię to kompletnie szczerze, ponieważ Piast nie prezentuje tego poziomu, który pokazywał w zeszłych latach, tak jak w zeszłym roku wiosną, kiedy był zespołem praktycznie nie do pokonania i w całym roku kalendarzowym 2023 zgromadził najwięcej punktów spośród wszystkich zespołów, które w Ekstraklasie w 2023 roku zagrały. A jak Wy oceniacie mecz Piasta z Legią? No, trzeba przyznać, że był to jeden z lepszych meczów Legii do czasu. Przede wszystkim ze strony dwóch postaci, czyli Josue i Marka Guala. Guala, który już w pierwszym kwadransie miał niezłą sytuację, tam ten strzał mocny, który wydaje mi się, że szedł przy słupku, został zablokowany przez obrońcę Piasta. No ale już chwilę później w zdobyciu pierwszej bramki wyręczył go Josue, no piękny, wolny, jak za najlepszych chwil w Legii. No ale dosyć niespodziewanie Piast po dalekim zagraniu do Piaseckiego, który przedarł się przez Augustyniaka i Pankowa, a tego ostatniego, który na niego naciskał, udało mu się przepchnąć i ten trafił do bramki. Tam też wydaje mi się, że no jednak Ładu mógł się zachować lepiej, bo tak, wyglądał to strasznie niepewnie, bo najpierw zrobił parę kroków do przodu, jakby chciał wybiec z tej piłki, po czym po jakimś półtorej sekundy z tego się wycofał i zaczął się minimalnie cofać, co na pewno nie ułatwiło mu interwencji, no bo w takiej sytuacji, gdzie on już był dalej, praktycznie na linii pola karnego, ciężko było bronić Lobo Piaseckiego, który był dość precyzyjny. No ale tak jak wspominałem, Gual zagrał być może najlepszy mecz w Legii w jego wykonaniu, a przynajmniej najlepszy od dawna, i taki mecz, w którym on nawiązywał do najlepszych jego spotkań jeszcze w barwach Jagiellonii Białystok. Piękna bramka prawie że w okienko pod koniec pierwszej połowy, no i Legia bądź to bądź zasłużenie prowadziła. No i tuż po zmianie stron indywidualna akcja, ominięty obrońca Piasta z ostrego kąta strzał już 3-1, to właściwie patrząc na to, że Piast nie tworzył sobie za wiele sytuacji, to już mogło być po meczu, chociaż o dziwo po tej bramce kolegia bardzo mocno, można powiedzieć, że siadła, bo Piast miał spokojnie parę akcji, które mogły, mimo tej dwubramkowej przewagi Legii, to Piast miał parę sytuacji, które mógł doprowadzić do remisu, chociażby no, zepsuta w fatalny sposób setka Piaseckiego, który z paru metrów uderzył bardzo mocno, ale tak samo niecelnie nad bramką, a to powinna być bramka 2-3. Były jeszcze dwie poprzeczki, w tym między innymi
ta autorstwa Kostadinowa, który też oddał piękny strzał, ale no niestety piłka trafiła tylko w poprzeczkę i to też może jest jakiś sygnał, że Macedończyk coś w Ekstraklasie jeszcze pokaże, mimo tego, że no, póki co jego przygoda w Piaście jest fatalna, bo jest to zawodnik, który jest wiecznie kontuzjowany. To jeszcze była poprzeczka bodajże Felixa, strzał Mosura obok bramki, który też wydał się groźny. A już na pewno oprócz tych sytuacji to Piasto nakręcił Paweł Szołę, który pokazuje, że jest no, w fatalnej formie. Absolutnie idiotyczny faul wypraskowaną nogą w kolano zawodnika Piasta. Automatycznie była to czerwona kartka, Legia grała dziesiątkę, no ale ten mecz wybroniłem. Piast, mimo tego, że sobie sporo sytuacji stworzył, to nie był w stanie już później żadnej wykorzystać. I Legia, która gra niezłe spotkanie do początku drugiej połowy, przynajmniej jak na swoje obecne możliwości, porównując to z poprzednimi meczami. A wygrywano jednak z takim niesmakiem, co było też widać u kibiców Legii, że w sumie wynik jest ok, ale no, po pierwsze przeciwnik nie jest w dobrej formie, chociaż to spotkanie miał niezłe poza skutecznością, no ale też gra też nie powalała. Natomiast Piast no, grał lepiej, ok, ale to po pierwsze, dopiero w drugiej połowie, no i po drugie nie wykorzystał praktycznie niczego, co miał. I nawet uwzględniając to, że główni rywale chyba do spadku, bo bądź co bądź Piast dalej jest w to zamieszany. Korona i Puszcza tylko zremisowały, no to jednak punkt do Piasta jest odrobiony. I jeśli Piast skuteczności nie poprawi, no to dalej będzie się utrzymywał w tej, będzie zamieszany w tą walkę o utrzymanie. A i tak niech Piast się naprawdę cieszy, że udało się wygrać to mecz z Puszczą, bo tak to sytuacja zespołu z Gliwic byłaby dzisiaj fatalna. No, trener Wukowicz nie podbił Warszawy, Legia się przełamuje, no ale nie był dobry mecz w jej wykonaniu i dalej tutaj trzeba wiele, wiele więcej, żeby realnie włączyć się do walki o Mistrzostwo Polski, bo jest szóste miejsce no i mimo zwycięstwa no, gra jednak momentami mizerna. No także jeżeli chodzi o spotkanie Legii z Piastem, to było tyle. My przechodzimy do spotkania kolejnego, bo mówiliśmy już o wielkich derbach Śląska. Teraz trzeba wspomnieć o jedynych takich derbach, jakie tak właściwie można nazywać. Mecze pomiędzy Lechem Poznań a Wartą Poznań, derby Poznania. Mecz rozgrywany między zespołami z tego samego miasta, który nie generuje takich dużych i takich wielkich, ogromnych, negatywnych emocji, jak między innymi przy derbach Łodzi czy Krakowa. No ale przechodząc bardziej, to jeszcze nie przeszliśmy, żeby do czegoś wracać, to przejdźmy sobie do właśnie tego spotkania stricte właśnie, co się działo w piątkowy wieczór, czyli no tak bym ujął, żeby tak opisać ten mecz, że był taki typowy mecz rozgrywany między tymi drużynami od powrotu Warty do Ekstraklasy. No ale chciał rozpocząć z wysokiego C, Christopher Welde miał mnóstwo sytuacji w pierwszej połowie. Właściwie już samodzielnie powinien mieć hat-tricka po 20 minutach, ale w sposób koncertowy psuł hektary wolnej przestrzeni, jakie zostawiali mu piłkarze Warty. Warto wspomnieć, że wahadła Warty, czyli Konrad Matuszewski i tego dnia Mohamed Mezgrani i Konrad Matuszewski zostawiali bardzo dużo miejsca. Po tym jak wychodzili bardzo wysoko do pressingu, bardzo odważnie, i to też Lech mógł wykorzystać wiele razy, no ale za każdym razem Welde nie dawał rady i właściwie można powiedzieć, że no mieli rację piłkarze Warto odpuszczając Welde. 25 minut minęło, gospodarze nagle się pogubili, czyli właśnie Lech też miał trudności z Wartą, ponieważ piłkę tracili bardzo łatwo, dali się zdominować Warcie bardzo długimi fragmentami, były strzały z dystansu, jak na przykład Szmyta czy Mezgraniego, także udało się coś stworzyć po stałym fragmencie gry. Dwa razy był blisko Eppel, raz też był na spalonym, ale no niewiele brakowało, żeby piłkę w siatce zmieścił. Bardzo dobre dośrodkowanie do Węgra i on kiksuje w fatalny sposób, czym utwierdza, że właściwie, no z całym szacunkiem, ale to jest zawodnik, który bliżej jest do Tejana niż do choćby Adama Zrelaka i też mnie trochę dziwi fakt, że te dwie bramki udało mu się jednak dla Warty zdobyć. Nie były to bramki jakiejś fenomenalnej urody, przy których musiałby się bardzo mocno starać, żeby je zdobyć, ale no ma te dwa gole, mimo że to chyba nawet to dwa za dużo. Druga połowa była bardziej wyrównana, bo oba zespoły tworzyły sobie sytuacje, oba zespoły miały mniej więcej tyle samo z gry.
chociaż do pewnego momentu, bo Lech był znacznie konkretniejszy. Welde swoją niemoc z pierwszej połowy przełamał i w sposób zerowy odpowiedział na to, co zrobił w pierwszej połowie, co zmarnował, bo skompletował dublet, strzelając dwa gole po ładnych, składnych akcjach. Warta też miała szansę na bramki, na przykład strzał Żurawskiego o podobnym środkowaniu, lecz on przeleciał nad bramką. No ale tak już ogólnie podsumowując, mecz no nie porwał, mecz nas wszystkich zawiódł i co by nie mówić, no możemy mieć lekkie zastrzeżenia do tego, jak ten mecz no wyglądał. No to nie były też to, na co czekaliśmy. Były znacznie lepsze derby Poznania od powrotu Warty do Ekstraklasy, a od ostatnimi czasy, od kiedy właściwie zarządzono, że oba mecze Warty z Lechem w sezonie będą rozgrywane na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, to my chyba dobrego meczu między tymi zespołami nie widzieliśmy i szkoda, bo pamiętam spotkanie w Grodzisku za jeszcze Dariusza Żebrawia, kiedy Warta prowadziła 1-0 po bramce Mateusza Kuzimskiego. Lech potem strzelił dwa gole, z czego ostatniego w tego drugiego w ostatniej akcji meczu za sprawą Pedro Tiby i jego chłodnej głowy, gdzie właściwie na linii bramkowej zabawił się z piłkarzami Warty i ich przedmyblował w sposób zerowy. No jednak nie mieliśmy takich debów od tamtego czasu, właściwie takich emocjonujących. Właściwie może tylko te z sezonu mistrzowskiego Lecha Poznań 21-22 mecz, który dał mistrzostwo przy ostatniej kolejce z Wartą w Grodzisku, też był on nie najgorszy, ale od tych dwóch sezonów, ten w poprzednim i w tym, nie mieliśmy dobrych debów Poznania i trzeba się chyba już do tego przyzwyczaić, o ile Warta nie spadnie z ligi. A jak Wy oceniacie te spotkanie derbowe z piątku? No niestety, tak jak powiedziałeś, nie było to jakieś wybitne spotkanie i chyba nikt się nie spodziewał, że takie ono będzie. Przede wszystkim to był mecz, który stał pod znakiem tego, czy Lech się będzie, czy Lech skończy na no, sytuacji, która już jest kompromitacją, że nie było bramki przez 400 minut, czy skończy już w ogóle no, absolutną kompromitacją, czyli ponad 500 minut bez zdobytej bramki, to jeszcze z Wartą, którą Lech zawsze wygrywał. Ostatecznie skończyło się na tym, że Lech zaliczył tą mniejszą kompromitację, która i tak jest, z tego co mi się wydaje, najdłuższą serią jakiegokolwiek klubu w Ekstraklasie w tym sezonie bez zdobytej bramki, bo było to prawie równo 500 minut, tam 501 czy 502 minuty dokładnie. I trzeba jednak wspomnieć o tym, że nie wyglądało to spotkanie tak, jakby Lech miał się przełamać, bo pierwsza połowa była dosyć wyrównana. Nie było tam jakoś może wielu sytuacji z obu stron, ale mimo tego, że to Lech prowadził przez większość meczu grę, choć nie stwarzał wielkiego zagrożenia pod bramką Warty, to jednak Warta miała tych sytuacji więcej. Po stronie Lecha, no to takie dwie Warty wyróżnienia, no to zagranie do Welde, który za mocno sobie przyjął piłkę, przez co ją złapał Grobelny. I chyba najlepsza sytuacja, gdzie Welde znowu dostał podanie na dobieg, przejął piłkę praktycznie na linii, minął bramkarza, podał do Szymczaka, ale ten nie chcąc uderzać od razu, tylko chcąc minąć obrońcę, no zrobił to tak, że ten zwód był na tyle czytelny, że ten wspomniany zawodnik no po prostu tą piłkę wybił. I to właściwie byłoby na tyle. Warta miała cztery sytuacje. To doganie do Apela, który powinno się zakończyć bramką, chociaż i tak tam był bodajże spalony, z tego co pamiętam. Dwa strzały z dystansu, które dosyć niepewnie odbijał Mrozek. Miałem wrażenie, że no, nie wyglądał pewnie w tym spotkaniu. I jeszcze takie zgranie do boku pola karnego po rożnym, gdzie chyba też Apel chciał zgrywać piłkę do przed samą bramkę, żeby ktoś ją dobił do pustej bramki, ale po ręce Bartosza Mrozka uderzyła na tylko słupek i wyszła na aut bramkowy. W drugiej połowie Lech już przyjął trochę inną strategię, bardziej Wartek kontrował i dosyć szybko przyniosło to efekty, bo Markliński wypatrzył Welde, ten minął defensora i uderzył tak, no, że Grobelny raczej nie miał większych szans, by to obronić. Warta później już próbowała trochę wyjść i Lechowi coś ustrzelić. Był niecelny strzał Żerowskiego i w sumie byłoby to chyba na tyle. No a Lech po w końcu kontrze, która Lechowi przyniosła jakieś efekty, bo akurat ten element gry no, nie wychodził poznaniakom za dobrze w poprzednich kolejkach. Markwiński rozprowadził kontrę do Czerwińskiego.
W międzyczasie Szymczak bardzo przytomnie odciągnął obrońcę, przez co Weldy i Marfiński mieli właściwie już autostradę do bramki. Czerwiński podał dokładnie do Weldy, a ten dokonał dzieła, strzelając 9. bramkę w sezonie i udowadniając, że jest najlepszym zawodnikiem Lecha w tym sezonie i zasłużenie jest również jego najlepszym strzelcem. Tam mecz w większej historii, bywały gorsze i lepsze derby. Niestety no, wpisuje się tutaj trend, że te mecze jednak przeważnie nie są zbyt ciekawe, zwłaszcza dla prostostronnego widza. Warta notuje wynik, na który się raczej spodziewała, chociaż tak jak ja wcześniej mówiłem na zapowiedzi, no jak nie teraz, to kiedy? No, najwyraźniej nigdy, no, ale mówi się trudno. Ale no, nie dokonuje absolutnej kompromitacji, która by już pewnie trenera Rumaka skreśliła doszczętnie, gdyby tu już było jakieś 0-0. I przez to, że parę drużyn nie wygrało w tej kolejce, bo udało się tylko tej Jagiellonii i Legii, no to ta sytuacja w tabeli się trochę poprawia, no i tym bardziej można żałować tego, co się miało miejsce w ostatnich trzech kolejkach i tych strat punktów. No i sytuacja dalej jest niezła. Zobaczymy, jak się spisze Lech w kolejnych spotkaniach, bo no, aktualnie wyrasta obok Krakowa i Jagiellonii, no chyba, że to będzie rzeczywista trójka, która o to mistrzostwo powalczy, patrząc na formę i punktowanie. Natomiast Warta, wydaje mi się, że nadal to jest drużyna, która jednak nie spadnie, bo nawet jeśli czysto logicznie nie ma zbyt wielu argumentów, żeby twierdzić z pełnym przekonaniem, że tak nie będzie, to jednak Warta ma talent do tego, żeby to utrzymanie sobie przepychać i to jeszcze nie w ostatnich kolejkach. Także akurat ja jestem o to spokojny, natomiast no, trzeba było wykorzystać tę sytuację, że Lech jest w takim kryzysie, a Warta tego nie wykorzysta. Ja miałem wrażenie, że Lech już nie strzeli tego gola, ani Warta. Wygląda z przebiegu meczu w pierwszej połowie wyglądało tak, że jakby ten mecz miałby się skończyć 0-0. Kompletnie zero w ogóle pomysłu na grę i te akcje były też takie jakieś nietypowe, ale mówię, no dopiero się to zaczęło rozkręcać w drugiej połowie. No i dla mnie Weldy wygrał ten mecz. Weldy był najlepszym zawodnikiem tego meczu. No i tak się też z tobą, Maciej, zgodzę, że Lech, tak jak powiedz, któryś już w tym sezonie wygrywa mecz dzięki Norwegowi, ale to już myślę, że na temat tego meczu wszyściutko, co mieliśmy do powiedzenia, bo też nie był on zbyt ciekawy. Idziemy dalej do meczu lepszego w mojej opinii. Na Suzuki Arenie Korona Kielce podejmowała Pogoń Szczecin. No i można powiedzieć, że praktycznie idealna reakcja na słabszy mecz ze środka tygodnia w wykonaniu Korony, no a prawie, ponieważ no, kończy się ten mecz remisem, ale zanim to Korona kompletnie zdominowała Pogoń na własnej połowie. Bardzo słabo Pogoń grała w defensywie, długich piłek też zbyt często, tych tak zwanych długich piłek nie zbierała, popełniała proste błędy w kryciu, co udokumentowano bramce, co udokumentowała bramka Nono, 1-0, gdzie najniższy zawodnik w polu karnym ustawiony przy słupku nagle w momencie dośrodkowania zbiega, jest kompletnie bez krycia. Korona co miała, to wykorzystywała w pierwszej połowie. Właśnie Nono, wspomniany Hiszpan, grał bardzo dobry mecz, który dyrygował właściwie swoim zespołem ten zawodnik, dużo dobrych podań kolegom serwował, gola strzelił po rzucie rożnym, tak jak wspomniałem. Wydawało się też to niemożliwe, jednak się stało. Obrońcy Pogoni trochę wówczas zaspali. Bardzo dobrze grał też w pierwszej połowie Błanik, strzelec z drugiej bramki, autor wielu rajdów napędzających skrzydłem ataki swojego zespołu. Także świetnie wyglądał Jacek Podgórski, który przy bramce numer 2, właśnie przy bramce Błanika, niesamowicie świetnie poradził sobie z Leonardo Kutwisem, bodajże, nie, to był Linus Wallqvist, ale poradził sobie z Szwedem bardzo dobrze. To jakbyście obejrzeli sobie powtórkę tej bramki, to na pewno zauważycie, z jaką gracją i z jaką efektownością i efektywnością Podgórski poradził sobie z obrońcą Pogoni. No i do przerwy wzorowa Korona, bardzo słaba Pogoń, która oprócz niecelnego strzału Bicza Krzyna nie miała nawet pół dobrej sytuacji. Jednak w drugą połowę trochę role się odwróciły, bo może nie Korona weszła źle w tą drugą część, jednak Pogoń wróciła do swojej gry z poprzednich spotkań, które były wygrywane. Szybko zapali kontakt po tym, jak nabity ręką został Marcel Pięczek. Odkupił swoje winy, które przed tygodniem niewykorzystanym karnym sobie trochę, może nie, że popsuł wizerunek, ale trochę zagrzeszył Kamil Grosicki. Korona chwilę później miała wybitną sytuację, idealną, żeby uciec Pogoni.
na dwie bramki z powrotem, ale Jewgeni Szykałka po tym jak sprezentował mu sytuację Benedikt Cech potykając się o własne nogi, trafił prosto Valentina Korzokawy w sytuacji sam na sam i już wtedy pomyślałem, że właściwie ten mecz może się skończyć tylko w jeden możliwy sposób, ponieważ tak jak się później okazało, sytuacja się zemściła, bo pogoń za sprawą Gorgona, fenomenalnego strzału Austriaka, doprowadziła do wyrównania. I nie tylko z wyniku mecz już był wyrównany, chociaż koronie bardziej zależało na zwycięzcy, bo w końcu chce swojej sytuacji miał m.in. Dalmau, ale szlił słupek. No też coś próbował, ale ostatecznie kończy się remisem 2-2. No, dwóch rannych, brak zabitych dwóch rannych po tym spotkaniu, bo Korona, tak jak powiedział też wcześniej zwyczajny, no musi korzystać na tym, że rywale w walce o utrzymanie nie punktują, a Korona, no tak jak powiedziałem, po prostu w sposób równie wzorowy, jak zagrała w pierwszej połowie, wzorowy sposób też, no ten mecz, no straciła, przegrała, straciła punkty bardzo ważne, które mogłyby się jej przydać, nawet nie tyle co mogły, a bardzo by się jej przydały w obecnej sytuacji w tabeli. Nie ma ich. Okazuje się, że jest remis, jest tylko jeden punkt. Pogoń też zadowolona nie jest, bo przyjeżdżając w roli absolutnego faworyta do zespołu, który w ostatnich dwóch meczach no nie grał kompletnie nic i był najgorzej prezentującym się bodajże zespołem w Ekstraklasie przed tym tygodniem. Kończy się 2-2, kończy się też ten, być może sen Pogoni, chociaż kto jeszcze się okaże. Puchar Polski cały czas jest w ich rękach, być może już mistrzostwo właściwie to się z niego wypisali, to się okaże. No i koniec końców remis. Jak to spotkanie wy ocenicie? Jeśli chodzi o moje zdanie, no to był to niespodziewanie dobry mecz Korony, patrząc na to, że w ostatnich meczach nie wyglądało to, jak już wspominałem, ja i ty, Wawrzyn, nie wyglądało to zbyt kolorowo. I w te pierwsze 45 minut to naprawdę niespodziewanie dobre w ich wykonaniu. Trzy bramki strzelone, dwie uznane. Już ta pierwsza to był, mimo tego, że była nieuznana, to był już taki sygnał, że Korona chce tu walczyć o pełną pulę punktów, gdzie no tylko spalony Błonika uchronił Pogoń przed stratą pierwszej bramki. A szkoda, bo to była bramka, którą Błonik zdobył po naprawdę ładnym strzale. No ale w jego coś nie odlecia, to nie ucieszę, jeśli chodzi o Koronę, jeśli chodzi o samego Błonika, bo najpierw po rzucie rożnym Korona wyszła na prowadzenie 1-0, a później po świetnej akcji Jacka Podruskiego, co już też było wspominane, który utrzymał piłkę na linii i nawinął sobie Valkvista, a następnie wyłożył piłkę do Błonika, no to to, co zabrał mu VAR, to odzyskał później, ustalając wynik do przerwy na 2-0. No ale niestety nie krótko trwała satysfakcja kibiców, bo już w 54 minucie analiza VAR, tym razem w kontekście rzutu karnego dla Pogoni. Po zagraniu ręką przyznany Grosicki uderza skutecznie, mimo tego, że Dzikoński go wyczuł, to jednak nie był w stanie tej piłki obronić. No i Korona miała tę sytuację, którą albo mogłem pogrzebać, albo ten mecz zamknąć. I tę sytuację miał Białorusin Szykałka i na nieszczęście dla Korony ją zepsuł. Kontra na 3-1, która musiała się skończyć bramką, bo przynajmniej naprawdę groźnym uderzeniem, a tymczasem Białorusin uderzył prosto w Korzokaru, a rumuński bramkarz nie miał jakichś większych kłopotów z jej odbiciem. No i od tej sytuacji było czuć, że Korona może sobie już więcej sytuacji nie wypracować, a Pogoń naciskała. No i udało jej się drugą bramkę strzelić. No i wtedy już było raczej pewne, że jedyne co może Korona już tu osiągnąć, to dowiedzenie tego remisu, bo na więcej raczej już ją stać nie było. No szkoda pewnie, że tak się to kończy, bo Korona naprawdę zasłużyła tu przynajmniej przez maty pierwszej połowy na zwycięstwo, no ale niestety cały swój wysiłek później pogrzebała. A Pogoń, mimo tego, że no, uwzględniając tak to spotkanie się toczyło, pewnie jest zadowolona z tego punktu, chociaż i tak był czas, żeby to nawet odrobić, bo po tej drugiej bramce to jeszcze było 20 parę minut ponad. No ale fakty są takie, że to jest trzeci mecz bez zwycięstwa i po tym świetnym początku, gdzie Pogoń wygrywała wszystko,
no to jednak ostatnie parę meczów już widać regres, jeśli chodzi o zarówno atak i obronę, bo Pogoń może nie sunęła z jakiejś wybitnej obrony, jeśli chodzi o ten sezon, ale jednak to uległo pogorszeniu, no bo skoro Korona jest 6-2 czy 3 bramki, no to coś jest nie tak. A nawet ten atak na czele z Kamilem Gorsickim no, nie funkcjonuje to już tak dobrze jak w poprzednich kolejkach i no, Pogoń powoli wypada jednak z tego wyścigu mistrzostwa aktualnie do przy sytuacji, gdzie już nie ma meczów zaległych, wszystkie drużyny mają tyle samo rozegranych spotkań, no to jest 7 punktów straty do Jagiellonii, a tak jak powiedziałem, Lech czy Raków, no wydaje mi się, że aktualnie ma jednak więcej atutów w swoich rękach, żeby to o to mistrzostwo walczyć. Także wydaje mi się, że mimo tego dobrego początku, to w dużej mierze przez to, jaką stratę miała Pogoń przed rundą wiosenną, to jednak te szanse na mistrzostwo może nie są pogrzebane, bo to jeszcze jednak jest na to za wcześnie, bo zostało 9 kolejek, no ale jednak trochę się Pogoń wypisała z tej walki mistrzostwa, moim zdaniem. Moim zdaniem tak samo, ale tu już mówiłem o tym parokrotnie, przechodzimy dalej. Kolejne dosyć ciekawe spotkanie do oglądania, mecz Krakowi z Widzewem Łódź. Spotkanie bardzo wyrównane, w szczególności pierwsza połowa, bo Widzew od samego początku chciał dominację w tym spotkaniu przejąć, dużo prób był gry w ataku pozycyjnym. Nie wyglądało to w pierwszym fragmencie meczu idealnie i to wykorzystała Krakowia. Trener Jacek Zieliński powrócił do gry dwoma napastnikami, co oznaczało bardziej bezpośrednią grę, która Krakowi też pasowała bardziej, i szybko gola po pustym przelocie Rafała Gikiewicza strzelił Ena Obitri, który w tym ostatnim czasie wygląda naprawdę bardzo dobrze. Asystował Dawid Olafsson, który zalicza też świetne wejście do nowego zespołu, w poprzednim meczu z Koroną gol, teraz asysta, na razie wygrywa rywalizację z Pawłem Jaroszyńskim bez dwóch zdań. I dużą różnicę robił też Benjamin Kalman, który w swoim stylu często korzystał z tych piłek dostarczanych mu na wolne pole, też bądź daleko od bramki rywala na popularną ścianę brał piłkę i obracał się z nią i biegł już właściwie tylko w kierunku bramki strzeżonej przez Rafała Gikiewicza. W dalszej części Widzew trochę przejął inicjatywę bardziej, dobrze zakładał pressing, w końcu zaczęła działać też kreacja po atakach pozycyjnych, a do tego też strzelili gola i także po rzucie rożnym do siatki trafił Mateusz Żyro, też pusty przelot ponownie, tym razem po drugiej stronie. Sebastian Madejski się nie za bardzo popisał przy interwencji, przy dośrodkowaniu jednego z zawodników zespołu łódzkiego. Po bardzo ciekawej pierwszej połowie też było 1-1, nie można było narzekać, chociaż druga połowa była już bardziej senna, zawiodła już właściwie kompletnie, nie dostaliśmy tego, czego oczekiwaliśmy właśnie poza końcówką. Dużo niedokładności, mało strzałów, aż w końcu na boisku po wielomiesięcznej przerwie, można nawet powiedzieć, że wieloletniej, tylko w cudzysłowie tak można powiedzieć, przenośni, no bo tak można powiedzieć, że ten okres ciągnął się datami, jeżeli chodzi właśnie o datę powrotu Sebastiana Kerka do drużyny Widzewa po kontuzji. Niemiec dorzucił pole karne rzutu wolnego, piłkę zgrał żywo, przedłużył piętą Hanouszek, właściwie chciał tą strzelać, obronił piłkę bodajże właśnie Madejski bądź któryś z obrońców do środka trafia Pawłowski. Krakowia już właściwie musiała atakować 4 minuty do końca, na siebie nie 4, tylko bodajże 6-5 doliczonych i jedna czasu podstawowego. 4 minuty właśnie wystarczyły, żeby pasy wyrównały. Michał Rakoczy, który wszedł z ławki za Michaela Majgarda, fenomenalnie uderzył w samo okienko praktycznie i przechylił szale. No właściwie na równi zostawił szale, a mogła się ona jeszcze przechylić bardziej na stronę pasów, które właśnie piłkarze Krakowi zepchnęli Widzew we własne pole bramkowe w ostatnich minutach. Zabrakło konkretów, mimo że była do tego otwarta droga, aby Widzew ukłuć jeszcze w końcówce, jednak to się ostatecznie nie udało. No i remis, bardzo dobry remis, bardzo konkretny remis, jeżeli chodzi o mecz, o przebieg meczu. Taki, można powiedzieć, że takie show, jakie w pierwszej połowie przede wszystkim nam zaserwowali piłkarze Krakowi, Widzewa mogliby się oglądać częściej. Takich meczów w tej kolejce było całkiem sporo. Korona zagrała tak z Pogonią, bardzo dobrze się to oglądało, tak samo Ruch z Górnikiem, Czełkę z Rakowem przede wszystkim. Było też parę gorszych, o czym też wspomnieliśmy. Ale wracając do meczu Krakowi, jak na niego patrzycie teraz, co wam się w nim podobało, czy rzeczywiście był on taki dobry, jak ja o tym mówię w tej chwili?
Powiem tak, że to było dosyć zacięte spotkanie, chociaż jednak przez znaczną część chociażby drugiej połowy to jednak Cracovia dominowała. W pierwszej połowie były dwie bramki i każda z nich padła po rzucie rożnym i po błędzie bramkarza. Najpierw Cracovia strzeliła bramkę z prawą Albańczyka Bitriego, po jednak no, błędzie Rafała Gikiewicza, który powinien do tej piłki dopaść, a mimo tego, że wyskoczył, to jednak Albańczyk do niej dopadł szybciej i głową umieścił piłkę w siatce. No a później tym samym Widzewowi odwdzięczył się Madejski, który próbował chyba wybić tą piłkę ręką, ją wypiąstkować, natomiast wyszło mu to średnio, idąc tak średnio, że no, Cracovia straciła po tym bramkę. W pierwszej połowie nie działo się może poza tym zbyt wiele innych ciekawych rzeczy, tam ewentualnie może jeszcze wspomnieć o sytuacji Majgarda, który jednak uderzył obok bramki. Za to w drugiej połowie było już tych sytuacji więcej, Cracovia przeważała. Świetną sytuację po podaniu Kalmana miał Rakoczy, ale uderzył źle. Sytuację również miał Karol Knap, który z paru metrów uderzył głową, jednak uderzył ją tą piłkę bardzo źle i również nie udało się zdobyć bramki. No a tu niemoc Cracovii dosyć niespodziewanie wykorzystał Widzew, po rzucie wolnym zagranie do boku, piłka zgrana do Kanouszka, ten piętką tak z półobrotu uderza, broni to Madejski, ale przy dobitce nie miał już żadnych szans. Ale jeszcze Cracovii udało się to odrobić, Rakoczy, który wcześniej zepsuł, może nie setkę, ale jednak dobrą sytuację, tym razem się rehabilituje i po ładnym strzale no, wyratuje ten remis. Cracovia jeszcze później przez te parę minut próbowała doprowadzić do zdobycia trzeciej bramki, tym samym zwycięstwa, ale to się już nie udało. Przeciętny mecz w wykonaniu Widzewa, który wykorzystał swoje sytuacje. Cracovia natomiast nieskuteczna, chociaż tych sytuacji mogłaby sobie wypracować zdecydowanie więcej. Natomiast nawet gdyby wykorzystała to, co miała, to spokojnie dałoby się to wygrać, ale na nieskuteczność i remis, który Widzew pewnie satysfakcjonuje, mimo tego, że prowadził w końcówce, Cracovia już mniej. Niestety, no, Cracovia już w tym sezonie tu nic nie ugra, to jest raczej od dawna oczywiste, ale no, takimi meczami to raczej nie buduje podwalin pod przyszły sezon, bo naprawdę no, nie ograć Widzewa, który grał naprawdę przeciętnie, i zepsuć kilka niezłych sytuacji, no to nie jest to na pewno jakaś chluba dla zespołu Cracovii. Niezły mecz Rakoczego, bramka, mimo tej zepsutej sytuacji jednak były to niezłe zawody, to samo chociażby Majgard, no ale meczu niestety nie udało się Cracovii wygrać. No to chyba możemy przejść już dalej do meczu kolejnego, do meczu też także sobotniego, bo tych meczów właściwie został nam mecz jeden sobotni, jeden piątkowy. Zaczniemy od tego, który był rozegrany, można z naszej z perspektywy naszej powiedzieć, że szybciej. Mecz w Radomiu, tamtejszy Radomiak podejmował lidera, zespół, który na tej pozycji się właśnie umocnił, zespół, który ma dwóch reprezentantów Polski, świeżo powołanych, ale o tym sobie powiemy pewnie kiedy indziej, kiedy będziemy te mecze mniej więcej omawiać i podsumowywać, jak to wyszło, bo mówię o Jagiellonii Białystok. Powołani do reprezentacji Dominik Marczuk, a także Taras Romańczuk, w szczególności to drugie powołanie, takie trochę nieoczekiwane, ale myślę, że mówię, że to nie jest miejsce i czas, żeby o tym rozmawiać. Porozmawiamy sobie o meczu. Meczu, który w pierwszej jego części zdecydowanie nie był tym sortu tych najlepszych. Jagiellonia grała ataku pozycyjnym, głównie też tak można powiedzieć, w sumie tak podsumowując krótko tę kolejkę, że to była taka seria gier takich długich fragmentów, stałych fragmentów, długich fragmentów meczów, w których ten atak pozycyjny był nadużywany i był on niezbyt dobrze egzekwowany, nie był on wykorzystywany w odpowiedni sposób i tylko tak właściwie można podsumować tą kolejkę, chociaż Jagiellonia też nie grała w przeciwieństwie do tych poprzednich zespołów, które próbowały dominować tak bezskutecznie, ponieważ skończył to się ten mecz wynikiem 2-0, ale już zaczynając w kolejności chronologicznej, lewą stroną głównie Jagiellonia atakowała, tak jak w poprzednim spotkaniu ze Śląskiem,
Białostoczanie zawdzięczają tą dobrą grę m.in. Christopherowi Hansenowi, który wygląda coraz lepiej, coraz mocniej jako ten zawodnik lewego skrzydła. Posyłał sporo wrzutek, jedna z nich skończyła się nieuznanym golem Imaza przestwalonego. Też pierwsza bramka w pierwszej połowie, jedyna w pierwszej połowie padła po rzucie rożnym. Wdowik dośrodkowywuje, Romańczuk zgrywa i Mateusz Skrzypczak trafia, chociaż niewiele brakowało, aby ten jego strzał wyjął ostatecznie Gabriel Kobylak. I mamy 1-0 i właściwie 1-0 do przerwy, bo tak to się skończyło. Jeszcze przed przerwą Radomiak zagrażał głównie po kontrach i po stałych fragmentach, w szczególności po bezpośrednich autach w wykonaniu Dawida Abramowicza, który jak wiemy w ostatnim czasie bardzo mocno poprawił się w tej materii i wygląda to naprawdę obiecująco. Też tak gola strzelił w Gliwicach, no m.in. Luka Wuszkowicz, który w tym spotkaniu nie zachwycił w ofensywie tak jak w poprzednich meczach, ale to nie było jego robotą tak do końca, powiedzmy sobie szczerze, i pamiętajmy o tym, że to nie jest napastnik. No była poprzeczka m.in. właśnie Leonardo Rossi, był też jego jeden bardzo dobry strzał, który ostatecznie no nie skończył w bramce, no ale brakowało konkretów po stronie Radomiaka. Jagiellonia też po pierwszej bramce no trochę wyhamowała i dała się Radomiakowi zdominować. W drugiej połowie było to już widać w ogóle bardzo przejrzyście, to było to widać bardzo przejrzyście, bardzo okazale. Tą dominację Radomiaka, to jak zespół z Radomia wyglądał w fazie ofensywnej. Jagiellonia wykorzystała właściwie tylko, próbowała wykorzystać kontry i próbowała też od tej dominacji Radomiaka uciekać. Radomiakowi nie udało się stworzyć takiej naprawdę konkretnej sytuacji, właściwie praktycznie żadnej w drugiej połowie, a fatalnie wybijał Gabriel Kobylak. W pewnym momencie piłkę przejął jeden z zawodników Jagiellonii, dostał ją Kali Skaner, który wchodzi na boisko za Pululu, który grał dobry mecz, bardzo dobrze wyglądał w zastawce, bardzo dobrze też rozprowadzał akcję, tak jak robił to jesienią, można to tak do tego porównać. Ale Kali Skaner drugi raz jako joker strzela bramkę, strzela gola, który daje ostatecznie zwycięstwo. Jagiellonia w fotelu lidera umacnia się po remisie Śląska z Puszczą, więc można powiedzieć, że ten zespół, który najbardziej chce tego mistrzostwa spośród tych, którzy go nie chcą, no idzie po to mistrzostwo, po prostu. Nie owijajmy w bawełnę, Jagiellonia idzie na mistrza i nie ma tutaj pola do dyskusji. Myślę, że jeżeli mieliby to mistrzostwo stracić, to głównie dlatego, że odpalą się indywidualności w Rakowie czy w Lechu, ale mi się wydaje, że szybko to się nie wydarza, samymi indywidualnościami się nie wygrywa, nic nie jest, więc też właśnie w ogóle dziwne, że akurat Jagiellonia jest tym liderem, że akurat Jagiellonia na to mistrzostwo idzie najpewniej i myślę, że ze mną się zgodzicie w kontekście tego, kto tym mistrzem powinien zostać. Jak oceniacie spotkanie w Radomiu rozegrane w sobotnie popołudnie? Wspominałeś, że według Ciebie, jeśli dobrze pamiętam, najlepszym meczem kolejki było starcie z ŁKS-u z Rakowem. No to dla mnie, przynajmniej jeśli chodzi o ilość i klarowność sytuacji, no to było to właśnie spotkanie Radomiaka z Jagiellonią. Ale też jako całość to było to spotkanie dosyć ciekawe i to, że wynik 2-0 dla Jagiellonii wcale nie odzwierciedla tego, co tu mogło się wydarzyć, bo zarówno Jagiellonia, jak i Radomiak mógł strzelić to o wiele więcej bramek i to idealnie podsumowuje to, co napisał jeden z kibiców Radomiaka na Twitterze. Nie pamiętam niestety, kto to był, ale napisał mniej więcej coś takiego, że jego drużyna przegrała 2-0 i nie wie, czy się cieszyć, czy złościć, bo Radomiak mógł to spotkanie równie dobrze zremisować czy wygrać, a równie dobrze mógł dostać tutaj nawet piątkę czy szóstkę, bo już w pierwszej połowie Jagiellonia strzeliła 3 bramki, no tylko że jedynie jedna z nich była uznana, bo pierwsza bramka Imaza to padła ze spalonego, podobnie jak trzecia Pululu, a jednym uznanym golem był gol Mateusza Skrzypczaka, który po rzucie rożnym wbił piłkę do bramki, ale jeszcze w tej samej połowie Rosza miał poprzeczkę oraz była taka sytuacja, gdzie właśnie Rosza, który odpowiadał właściwie za wszystkie akcje Radomiaka w tym meczu, główkował. Wydaje się, że ta piłka raczej do bramki nie wypadła, ale wybijał ją prawie że z linii bramkowej Adrian Diekes. No i jeszcze Jagiellonia miał w już doliczonym czasie taki prawdopodobnie, ciężko wie, czy to była wrzutka czy strzał, żeby powiedzieć, że nawiązując do klasyka, że centrostrzał
który wybijał na rzut rożny Gabriel Kubelak. W drugiej połowie Jagiellonia przyszło trochę do defensywy i Radomiak bardziej atakował, ale to jednak Jagiellonia dojechała go kontrami. Pierwsze nie były udane, ale któraś z kolei zakończyła się drugą bramką, już tym razem uznaną autorstwa Kana Kelly-Skanera, który pokazuje, że to, co też mówiłem tydzień temu, że to jest piłkarz, który miał nie najlepsze wejście do Jagiellonii, ale naprawdę potrafi być wartościowym zmiennikiem, przede wszystkim skutecznym, bo już ma dwie bramki na swoim koncie. Jeśli chodzi natomiast o Radomiaka, to Semedo, który no miał właściwie otwartą drogę, żeby dośrodkować na Leonardo Rocha, ten jednak mimo tego, że jego zawodnik z drużyny jest no bardzo wysokim piłkarzem, to jednak zagrał tą piłkę za wysoko i ten nie był w stanie jej uderzyć, a szkoda, bo to była dobra sytuacja. Była taka sytuacja, w której jeszcze zrobił się niezły kocioł pod polem karnym Jagiellonii, zakończony wybiciem piłki przez Natana Almerowicza i faulem na nim, przez to została przerwana. No i też już w końcówce, już przystanie 2-0 dla Jagiellonii. Po raz kolejny Leonardo Rocha uderza w poprzeczkę. No, wybitnymi pachowcami są napastnicy Radomiaka, bo Pedro Henrique miał taki mecz, który miał trzy poprzeczki i słupek, jeśli dobrze pamiętam, a Leonardo Rocha miał tylko w tym spotkaniu dwie poprzeczki i jeden strzał, który no, gdyby miał dostał lepsze podanie, to raczej zakończyłby się bramką, więc równie dobrze mógł mieć hat-tricka, tak nie miał bramki żadnej, podobnie jak cały zespół Radomiaka. Jagiellonia zagrała ten mecz dosyć mocno taktycznie, strzeliła 5 bramek, ale tylko dwie z nich były już uznane, bo jeszcze była kolejna bramka w drugiej połowie, ale też nieuznana. Wygrywa zasłużenie, ale Radomiak, no, gdyby rzeczywiście miał trochę więcej szczęścia i niektóre sytuacje rozegrał dokładniej, naprawdę dałoby się to spotkanie zakończy jakimś pozytywnym rezultatem. No i to jeszcze raz może zostawić ten komentarz. Radomek w sumie nie wie, czy powinien być zły, że to spotkanie przegrał, czy właśnie wręcz przeciwnie, powinien być w miarę zadowolony, bo równie dobrze mogło to się skończyć pogromem dla Jagiellonii. Ja powiem tak, że nam Mateusz Skrzypczak rośnie w tym zespole. Z meczu na mecz jest taki coraz bardziej pewniejszy i się rozwija. Widać ten progres u niego, no ale wyczerpująco żeście powiedzieli już, co dotyczy tego meczu, tak? No także my możemy chyba już przejść do ostatniego spotkania w kolejce, które nam zostało. Spotkanie dokładnie Zagłębia Lubin ze Stalą Mielec. No i tak jakbym miał to podsumować, to pewnie bym zacytował Kamila Kieresia z konferencji prasowej pomeczowej i przytoczę ten fragment teraz. To wyglądało tak, że Zagłębie na kilka minut zamykało nas na własnej połowie, przeprowadzało atak pozycyjny, a potem jeśli nie udawało się nam wyjść z kontrą, to my przejmowaliśmy kontrolę na 3-5 minut. To była wymiana ataków pozycyjnych. No i tak myślę, że ten mecz da się podsumować najlepiej, najkrócej, ale żeby też nie było tak krótko, no to rzeczywiście to tak trochę wyglądało, że pierwsza połowa podzieliła się na takie dwie fazy i właściwie to od samego początku Zagłębie dominowało, Zagłębie długo utrzymywało się przy piłce, ale też potrafiło tą piłkę pod bramkę Kochalskiego przetransportować bardzo szybko, w szczególności też za pomocą takiego narzędzia jak Damian Dąbrowski. Narzędzia, ponieważ w tym spotkaniu wyglądał on jak całkiem niezły scyzorek, który właściwie może zrobić wszystko, a nie tak jak w poprzednich spotkaniach, czy też ogólnie przez pryzmat całego tego sezonu, bo w poprzednich meczach Dąbrowski pokazał, że ta forma do niego wraca. No to dzisiaj, to w piątek był on takim zawodnikiem od właściwie wszystkiego, bo i dobrze wyglądał w destrukcji i w rozegraniu, dawał dużo takich kluczowych, prostopadłych podań, które przeszywały dwie linie w Stali Mielec. Jednak ta dobra gra nie przełożyła się na konkretne sytuacje bramkowe i w ogóle zabrakło choćby bramek, no tylko strzału Ławniczaka po rzucie rożnym, bardzo podobny do spotkania z Puszczą, gdzie też w podobny właśnie sposób Ławniczak doszedł do pozycji strzeleckiej, ale no tam skończyło się bramką, tutaj była tylko poprzeczka, dobitka Paltonowicia po jednym ze strzałów też dużo do życzenia pozostawiła, a była jednym
z lepszych strzałów, z lepszych sytuacji w tej połowie. No, Stal nic nie zrobiła w pierwszej połowie, obudziła się w okolicach 30 minuty, wyglądała lepiej, tak jak Kamil Kiebeś po meczu powiedział, że to był mecz ataków pozycyjnych, to tak też wyglądało w końcówce pierwszej połowy, że to Stal rzuciła Zagłębia na własną połowę, ale nie potrafiła tego wykorzystać. A w drugiej połowie oba zespoły już to spuściły kompletnie, gra była dosyć wyrównana. Stal wyrównała stan obitych poprzeczek poprzez strzał Wołkowicza, ostępował ten główny metalowy pręt, ale to z tych ciekawych sytuacji było na tyle. No i tak jak też to można było powiedzieć, mecz imienia ataku pozycyjnego kończy się wynikiem 0 do 0 bezbramkowym remisem, który rozpoczął nam tą kolejkę. No, tym meczu dużo ciekawego powiedzieć chyba nie można, ale co da się z niego powiedzieć, to chyba ja już wystarczająco powiedziałem, ale jeżeli macie coś do dodania, to jak najbardziej zachęcam. Co ciekawego, jeżeli cokolwiek jest o meczu Zagłębia ze Stalą, można powiedzieć? Na pewno to jest mecz, który w stronę Zagłębia po raz kolejny pokazuje, że ma zwyżkę formy i nie jest ona raczej chwilowa, chociaż no, nie udało się tego meczu wygrać, mimo tego, że sytuacje były. No a to już sam wynik pokazuje, że no, niestety skuteczność nie była po stronie Lubinian w ten weekend. A z drugiej strony był to naprawdę bardzo słaby mecz Stali, która przecież też wygląda podobnie jak Górnik, najlepiej z tych zespołów, które nie walczą o mistrzostwo w tym roku w Ekstraklasie, a naprawdę przez większość meczów nawet nie była w stanie stworzyć jakiejś sytuacji, która rzeczywiście miała potencjał, by zakończyć się golem. A samo Zagłębie trochę tych sytuacji sobie utworzyło. Bardzo dobry miało chociażby pierwszy 15-20 minut tego meczu. Tutaj było kilka sytuacji, jak chociażby strzał Chodyny, tam był proklamowany, że był rykoszet, ale ostatecznie sędzia nie przyznał rzutu rożnego, ale było to groźne uderzenie. Strzał Dobrowskiego z dystansu, który no, w dziwny sposób odbił Kochalski, ale na szczęście dla niego to nie piłka nie odbija mu się od ręki do bramki, chociaż mam wrażenie, że było do tego blisko. Jedna z lepszych sytuacji, czyli poprzeczka po strzale Ławniczaka głową po rzucie rożnym i tam jeszcze nieudana próba dobitki. No i chyba najlepsza, no to Kochalski, który trochę się odkuł za tą niepewną interwencję broni strzał Kurminowskiego, ale przede wszystkim dobitkę Poletanowicza z ledwie paru metrów, gdzie on później też Poletanowicz rzekomo był faulowany, ale do karnego, rzutu karnego nie doszło. Druga połowa jest mniej ciekawa, tych sytuacji nie było już dużo, nawet po stronie Zagłębia. Chyba najlepszy to był taki strzał Wdowiaka, który jednak ten zepsuł i uderzył niecelnie. No ale Stal, która miała może 2-3 wypady na bramkę Zagłębia zakończone jakimiś uderzeniami, ewidentnie kumulowała to na jedną sytuację, której jednak nie udało się wykorzystać, bo Wołkowicz bardzo mocno w 80. którejś minucie uderza, ale uderza tylko w poprzeczkę, no i mecz kończy się podziałem punktów. Zagłębie powinno było ten mecz wygrać, właściwie powinno było już prowadzić po 20 minutach 1 czy nawet 2 do 0, no ale tego nie zrobiło, a z minutami, kolejnymi minutami już gasło. No a Stal miała to szansę, żeby nie zasłużenie, ale jednak wygrać to spotkanie, ale również z tego nie skorzystało. I mimo tego, że było to 0 do 0, to tak jak powiedziałem, nie było to nieciekawe spotkanie, było sporo sytuacji. No i szkoda, że skończyło się to bezbramkowym remisem, bo naprawdę to było potencjał na coś więcej. No to chyba już dojechaliśmy do końca. To były wszystkie spotkania 25. kolejki, jakie rozegrały się w ten weekend. Były tylko 3 dni, ale za to jakie 3 dni. Bardzo dobre 3 dni, można powiedzieć, cały weekend, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. No nie było żadnych takich przestojów, były gorsze mecze, to się zdarza przy każdej kolejce, ale mam nadzieję, że mecze Was w tej serii gier nie zanudziły, że my też Was nie zanudziliśmy tym, o czym tutaj opowiadaliśmy, przynajmniej przy niektórych spotkaniach. To był Super Wesa Podcast, to było podsumowanie 25. kolejki. Dziękuję moim gościom. Był z nami Dominik Stachowiak z
Radia Gol, GB Vision, a także podcast po komentatorsku, jednak on musiał już ponad drugim meczu nas opuścić. Był też Maciej Maćkowiak, dyrektor Wiktorii Września. Dziękuję Ci, Maciej, serdecznie, że byłeś z nami. Był też Zwyczajny Kibic, dziękuję Ci, Zwyczajny. Również dziękuję. No i też dziękuję Wam, prowadzący, Michał Wawrzyniak, tak jak co tydzień. Teraz są dwa, bo następne podsumowanie kolejki dopiero po przerwie na reprezentację, więc mam nadzieję, że tak bardzo tęsknicie się za ligą, jak my już teraz tęsknimy w tym momencie i już wkrótce się usłyszymy w kolejnych odcinkach podcastu, a także w innych specjalnych odcinkach, jak na przykład zapowiedzi spotkań, których w tym tygodniu były aż trzy. Jeżeli nie nadrobiliście tego, to zapraszam do nadrobienia. Może coś przed meczem powiedzieliśmy ciekawego, co się nie spełniło i być może da się to w jakiś sposób Wam na to odpowiedzieć. Chcecie wejść z nami w polemikę. Była też taka okazja w niedzielę, kiedy na pokoju strony matchday.pl podsumowywałem z różnymi osobami to, co się dzieje w Ekstraklasie w ostatnim miesiącu, więc jeżeli nie macie dość Ekstraklasy, to zapraszam też do nadrobienia tego pokoju i czekania na następne pokoje twitterowe, tak samo jak czekania na następne podcasty, do których Was słuchania zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję Wam jeszcze raz, trzymajcie się, do następnego, miłej przerwy na kadrę, miejmy nadzieję, że awansujemy na Euro, chociaż jeżeli Benjamin Kalman i Arttu Hoskonen i cała ekipa z Finlandii by to zrobiła, też nie byłoby jakoś źle, choć oczywiście wolę, żeby to byli Polacy, a nie Finowie, Estończycy czy Walijczycy. Mniejsza o to, dziękuję Wam jeszcze raz za to, że przesłuchaliście tego podcastu. Na razie, cześć, do usłyszenia.